Czemu tu jeszcze nikogo nie ma? Co to kurwa? A, tak długo czekali i teraz mają w dupie. Ciebie? Moich majówka kurwa, dlaczego to oczekuję, żeby zmienił dany już wszystko? I pewnie tak, pewnie leżą gdzieś na chlani. Piją, piją, piją. Ty jesteś dobry do tego, co? Kim jestem? Co? Kim ja jestem? Streamerem? No, ty się nadajesz do takich rzeczy kurwa, no. No, ale nie ma jeszcze nikogo na moim. A nie, dwie osoby. Wow. Kochani, bo ja cię słucham, nie wszyscy są na tyle inteligentni, kurwa, żeby cię zrozumieć, a ci co udają, że cię rozumieją, to wchodzą, kurwa. Dobra, ci co są, dzień dobry, jebane. Ci co są, dzień dobry, siema zjeby. Troszkę mnie nie było. No, ale różne rzeczy się działy i to jakby to jest troszkę inna historia, więc może kiedyś zrobię o tym cały film, opowiem wam całą historię. Nie po to się spotykamy, żebym teraz pierdolił, dlaczego mnie nie było. Więc cały czas czekamy na to, aż się pojawi Stara Gwardia. To tak bardzo płakała, że mnie nie ma. Ale jakoś. Nie, wypaliłem się, tylko miałem po prostu dużo rzeczy do zrobienia innych, które obserwowały mnie praktycznie w 100%. Że. No wiesz, tylko artykuł na Steama to ja mogę sobie napisać na telefonie w każdym miejscu, w każdym momencie. A oto wypalenie zawodowe. Nie, to już przeszłość, bo ja już jestem tak jakby po zmianie pierwszej pracy. W tym momencie już jestem po drugiej, jakby robię krok następny, także to nie jest tak, że to wypalenie jakby jest cały czas tutaj. Ono było i robię wszystko, żeby nie wróciło. Więc tak to wygląda. Dlatego też czasem No dziewczyno, no wszystko mi wyciszy, no nie przesadzaj. tak jest. Poczekajcie sekundkę. Dobra, sorry. Ja się zorientowałem, że to ty, bo ty masz takie loginy. Więc spoko. Jedna osoba. No zajebiście, widzę, że wszyscy tak bardzo płakali na grupie, że mnie nie ma, że nie ma streamów i tak dalej, a no i co, robię streama i dupa. No trochę się dzieje. No, mam nadzieję, że teraz już jakby wrócę do jakiegoś mniej więcej rytmu, żeby to wszystko wróciło w miarę do normy. Wiadomo, jak to jest, że jak się robi coś swojego, to jest praca praktycznie 24 na dobę, ale mam nadzieję, że będzie na tyle dobrze wszystko szło, że nie będzie trzeba robić aż takich dziwnych manewrów. Co jeszcze chciałem na początek powiedzieć? A tak jak pisałem wam na grupie bodajże, że będę chciał robić też streamy z pleneru. Czyli na pewno będą się pojawiały takie streamy, gdzie na Twitchu oczywiście, gdzie będę po prostu gdzieś w chuj i będę chciał po prostu pogadać o rzeczach różnych i głównie interakcja z czatem, aniżeli jakieś tam filmiki, ale to o tym pisałem, a ci, których nie ma na grupie. To będą o tym wiedzieli. Nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja zapisu tych streamów później na YouTube, więc warto śledzić jego Twitcha,
żeby nie przegapić tych streamów, bo raczej nie pokuszę się o to, żeby zapisywać powiedzmy godzinny czy dwugodzinny stream na telefonie, później przerzucać, za dużo roboty. Więc to będą takie streamy dosyć unikalne i dostępne raczej tu i teraz, a nie później na YouTubie. Taki live jak teraz, to go zapisuję i później wrzucam na YouTube'a, który służy mi za archiwum. A propos jeszcze Steama, to też zauważyliście, że no, nie mam też czasu na to, żeby codziennie wrzucać tam artykuły. Pomysły są, tylko po prostu brakuje czasu, więc to też nie jest tak, że ja zarzuciłem streamy dlatego, że mi się nie chce, po prostu nie mam kiedy. Ale to są jakby, jak mówię, no, wszystko prowadzi w jednym kierunku, poświęciłem się czegoś, no, żeby coś zrobić, coś zorganizować, coś ogarnąć, więc no dobra. Miałem ten nasz ostatni niefortunny stream, który dosyć szybko się skończył. Został zdominowany przez jednego osobnika, który sobie przyszedł i mnie zaobserwował na czacie. Także zrobiliśmy niewiele. Natomiast tutaj jest trochę filmów. Znaczy, trochę mnie martwi to, że nadal muszę część tych filmów na tą playlistę samemu sobie wrzucać. Że wy tego nie robicie. Znaczy, poza tymi wyjątkami, które widzicie, tak? Gimli, Bartek czy Dot właśnie wrzucają te filmy, czy Gambo, natomiast reszta gdzieś tam nadal wrzucacie to na grupę i tak dalej. No po to tą listę zrobiłem i dałem dostęp, żeby jednak troszkę to uprościć i ułatwić. Ale dojdziemy do tego, że tak powiem. Zadziwiające jest to, że mi mimo wszystko subskrybują, znaczy rosną subskrypcje na YouTubie, mam 560, więc... Szał normalnie. No jakby były 3-0, to bym był szczęśliwy. Ale no cóż, się masz. Suj ich tam. Kim tam jesteś? Nie pamiętam. Wypadłem trochę z biegu. Dobra. Zobaczymy sobie ten pierwszy filmik, który troszkę żeśmy liznęli na poprzednim streamie. Czekajcie, to poprawię jakość, bo... Tutaj na tym kołku zębatym musisz kliknąć i masz Edit Appearance pod swoim imieniem. Możesz zmienić na różowy. Ja spokojnie, ja poczekam, nie ma problemu. Nie gwarantuję, że będzie ciągłość, na pewno natomiast możemy posiedzieć. Nie mam jakiegoś tam ciśnienia na jutro, ani na dziś wieczór. Więc możemy sobie posiedzieć trochę dłużej. Możliwe, że w międzyczasie będę chciał zrobić jakąś tam przerwę. Jakąś tam przerwę, ale to nie ma problemu. Raczej. A na telefonie oglądasz? To nie wiem. Nigdy nie używałem Twitcha na telefonie. A dwie osoby tylko są na streamie. A dobra, mam radę. Ogarnę podczas. Dobra. Myślę, że dam radę. Dlaczego nie jesteś bogatą osobą? Wyjaśnić to bardzo proste. Ja też mogę to bardzo, bardzo prosto wyjaśnić. Osoby, które nie są bogate, znaczy mogą nie być bogate z dwóch przyczyn. W dużym jakby uproszczeniu z dwóch przyczyn, bo przyczyn może być dużo więcej. Ale generalnie jakby można podzielić grubą kreską osoby bogate na dwie grupy. Osoby, które to bogactwo odziedziczyły, albo osoby, które na to bogactwo sobie zapracowały. Więc z jednej strony, więc idąc tą drogą, oczywiście to jest, bo są jeszcze ci, którzy ukradli, ale można powiedzieć, że to taka praca, nie? W dużym cudzysłowie. Natomiast, czyli można powiedzieć, że osoby, które się urodziły z bogactwem i nie to są bogate dlatego, że się dobrze urodziły, że im się udało, a te, które zapracowały, to po prostu ciężko pracowały. Więc odwracając, to są dwa scenariusze, które mówią o tym, że nie jesteś bogaty. Albo się nie miałeś farta, żeby się urodzić w bogatej rodzinie, albo jesteś kurwaleniem. To tylko w dużym uproszczeniu, bo oczywiście jeśli chodzi o pewne okoliczności, które
pewne okoliczności, które się mogą pojawić gdzieś po drodze i różne zmienne, może tych oczywiście wyjątków i przypadków być dużo więcej. Natomiast w dużym uproszczeniu jest, albo nie udało ci się urodzić w bogatej rodzinie, albo po prostu jesteś leniwy. I leniwy w takim sensie, wiecie, w całokształcie. Nie chodzi o to, że jesteś tu i teraz leniwy, nie chce ci się zrobić tego i tu, tylko leniwy w takim sensie, że nie chce ci się pracować na coś, co może za chwilę zaprocentować. Więc chodzi o to lenistwo takie w szerszym rozumieniu, a nie to, że po prostu czasem się coś nie chce. Przede wszystkim na bogactwo należy sobie... Czekajcie, muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz jeszcze. Dosłownie dajcie mi 5 minut, bo zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Dobra, sorry, już jestem. Pozwolić. Należy sobie pozwolić na to, żeby w twoim życiu zapanował dostatek. Na to, żeby natura wraz ze wszechświatem, z czego wszechświat się składa, dostarczała ci codziennie prezenty, o które prosisz, oraz przede wszystkim należy otworzyć siebie, swoje życie oraz wszystko, co się na to życie składa. Czyli kolejne kurwa bełkotliwe pierdolenie o tym, że jak pozwolisz sobie i otworzysz się na to, żeby stać się bogatym, to staniesz się bogatym. Jasne. Wszelkie konsekwencje oraz naturalne okoliczności takiego wydarzenia, jakim jest zdobycie bogactwa. Właściwie nie tyle wydarzenia, co dobrostan. Kochani, w dzisiejszych czasach tak wiele rzeczy zależy od pieniędzy, że tak bardzo idiotyczne jest, że swojej edukacji, czy to w magii, czy to w rozwoju osobistym, nie zaczynamy od tego. W czym? Przepraszam. Edukacji w czym? Tak wiele rzeczy zależy od pieniędzy, że tak bardzo idiotyczne jest, że swojej edukacji, czy to w magii, czy to w rozwoju osobistym... O, dwa bardzo pokrewne tematy, magia i rozwój osobisty. Na pewno edukacja magiczna tutaj jest kluczem. Czekajcie. No, także pamiętajcie o tym, że jak chcecie być bogaci, to musicie się edukować magicznie. No i na pewno konieczny jest rozwój osobisty. Możecie zapomnieć o edukacji akademickiej, o nauce, jakby nie wiem, gospodarowania pieniędzmi, o tym, czym są pieniądze,
jak działają. Możecie o tym zapomnieć. Ważne, żebyście umieli mówić czary mary oraz żebyście potrafili poprawnie afirmować. Robić sobie poprawne afirmacje, które chuja wam dadzą, ale przynajmniej dadzą wam poczucie, że coś robicie. Czemu? Bartek, masz Twitch Prime? Brawo. Zacząłem koronę przy loginie Bartka. W ogóle cześć Bartek. Nie zaczynamy od tego. Zaczynamy ją od sięgania chmur. Zaczynamy ją od sprawdzania, czy potrafimy zrozumieć Sofoklesa. Zaczynamy ją od fokusowania się na tym, czy jesteśmy w stanie pojąć Kybalion. Natomiast w świecie energii i materii, w którym egzystujemy, w świecie, w którym zadaniem człowieka jest pogodzić w sobie energię i materię, istnieć na dwóch płaszczyznach jednocześnie, za każdym razem niedostatek wzmaga w nas poczucie zagrożenia, wzmaga w nas taki tryb, w którym my niestety nie potrafimy się już ani uczyć o Sofoklesie, ani nawet przytoczyć prawa rodzaju. Co? Sofokles, prawo rodzaju? O czym ona w ogóle bełkocze? Tak, Bartek, król wszystkich pięknych kobietek, jasne. Znaczy... Okej, okay, zgoda, tylko nie takich prawdziwych, tych, co je na Google'ach znajdujesz, czy na innych stronach, których nazw z przyzwoitości, której nie mam, ale jak pozory zachowam, innych stron, na których szukasz tych pięknych kobitek. Z tego też względu jest absolutną podstawą i taką bazową umiejętnością człowieka, ażeby zapewnić sobie byt. W momencie, kiedy twoje ciało panikuje, kiedy twoja podświadomość panikuje, ponieważ nie możesz zapewnić sobie odpowiednich warunków do wzrostu, do rozwoju, a czasami nawet i do przetrwania, w takich momentach przede wszystkim borykasz się z jedną rzeczą. Borykasz się z tym, iż w świecie materii i energii przegrywasz z tym pierwszym. W związku z tym, do czego drugiego w ogóle nie dosięgasz. Nie wiem. Z jednej strony to jest takie, może nie unikalne, ale dosyć ciekawe podejście do dualizmu. Więc... Tylko o co tu chodzi w ogóle? Tak naprawdę, bo jeśli mówimy o tym, że jeśli sobie nie radzimy w kwestiach materialnych, to nie poradzimy sobie w energetycznych, jeśli dobrze zrozumiałem. Czyli można by było powiedzieć, ekstrapolując, o duchowych. Tylko że jakby trochę jest jakby hipokryzji takiego przekłamania w tym, co ona mówi, dlatego że z jednej strony mówi, że działamy na dwóch płaszczyznach równocześnie, z drugiej strony mówi, że powodzenie w jednej jest zależne od drugiej i vice versa. Czyli mówi, że one są ze sobą połączone i jednolite, ale z drugiej strony są rozdzielne i od siebie zależne. Nie kumam za bardzo tego, ale jak ktoś w pierwszych dwóch zdaniach wymienia w jednym zdaniu magię i rozwój osobisty, to pewnie więcej takiego bloku tutaj będzie. I teraz, kochani, pragnę postawić się, oczywiście jak zwykle, już tradycyjnie, wszystkim, którzy głoszą, iż w duchowości należy odrzucić wszystko i pójść w sandałach nauczyć poprzez wszechświat. Zasadniczo moglibyśmy to zrobić, jakieś 2000 lat temu to by przeszło, ale w czasach obecnych taka postawa byłaby bardzo, bardzo szybko pohamowana przez system. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach od systemu zależy bardzo wiele. Dlatego zamiast uciekać przed tymi zasadami, zamiast bać się tego każdego dnia, a każdy telefon odbierać jako potencjalnego komornika, a każde zapukanie do drzwi i wizytę listonosza jako ewentualny list z ponagleniem o spłatę długu, należałoby już teraz, w ramach odpowiedzialności, w ramach dorosłości, jeżeli uważacie się za dojrzałych ludzi, zająć się na poważnie swoimi finansami, a przede wszystkim swoim podejściem do nich. Jeżeli sam... Tak, czyli zgodnie z tym, co mówiła w pierwszych zdaniach, należy czarować w swoje pieniądze. Magia i rozwój osobisty. To bogactwo wywołuje w tobie reakcję podobną do słowa robactwo, albo polactwo, albo jakieś inne ctwo, którego możesz się brzydzić, to skąd pomysł, że możesz to do swojego życia przyciągnąć? Jeżeli twoja podświadomość nie zgadza się na to, żebyś był bogaty, jeżeli tego nie chcesz, jeżeli utożsamiasz to z jakiegoś rodzaju złem, oszustwem, przekrętem, skąd pomysł, że znajdziesz się w grupie ludzi? Moment, ja muszę się zatrzymać, bo myślałem, że jakby rozszerzy trochę pojęcie podświadomości, ale oczywiście to jest jakby
sposób pojmowania podświadomości, który jest totalnym kretynizmem. Bo nie wiem, czy wiecie, jak nie wiecie, to wam powiem, że nie ma czegoś takiego jak podświadomość, w sensie takim, że coś podskórnie wpływa na to, jak myślimy świadomie. Procesy podświadome na tyle, znaczy przynajmniej nie ma żadnych dowodów na to, żeby tak było. Procesy podświadome, czyli te, które wykonywane są w mózgu podświadomie, czyli poza świadomością naszą, to są procesy, które są związane z życiem, czyli oddychamy podświadomie, trawimy, jedzenie podświadomie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast używanie jakby słowa podświadomość do tego, do jakby, nie wiem, odszukiwania źródeł jakichś ukrytych intencji, czy jakichś innych rzeczy, które są związane bezpośrednio później ze świadomością, no to jest już myślenie magiczne. Więc bzdura. No, powiem wam, że obejrzałem tego Alienistę na Netflixie praktycznie ciurkiem. Praktycznie, no wiecie, w miarę możliwości. Naprawdę zajebisty serial. Naprawdę zajebisty. Jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie. Alienista na Netflixie jest. Naprawdę świetne. Teraz w wolnych chwilach oglądam Stargate SG-1. Uwielbiam Gwiezdne Wrota. Nie wiem, nawet chyba bardziej niż Gwiezdne Wojny i Gwiezdne Wojny to tak średnio. Star Treki uwielbiam bardzo. Bardzo lubię Star Treka, ale chyba jednak Gwiezdne Wrota są moją ulubioną serią, która się zaczyna na Star. Więc tak. Ale czym innym jest nieświadomość, tak? Czym innym jest nieświadomość taka, że jakby intuicyjnie idziemy w jakimś kierunku, czyli podejmujemy świadomie decyzje takie, które gdzieś podskórnie prowadzą nas do efektów, które chcemy osiągnąć. A czym innym jest tak ujmowana podświadomość jako źródło intencji i tak dalej. Także czym innym jest podświadomość, czym innym jest nieświadomość, czym innym jest świadomość. Ja mówię, intuicja w dużej mierze też opiera się na takiej właśnie, no nie na podświadomości, tylko na nieświadomym odbieraniu pewnych bodźców, czy nieświadomym podejmowaniu różnych kroków, tak? No bo możemy sobie wyobrazić, że mam jakieś marzenie, czy jakiś cel. I nie uświadamiamy sobie do końca, że wszystkie decyzje, które po objęciu takiego celu są podejmowane, możemy nieświadomie podejmować takie decyzje, które gdzieś w jakimś stopniu nas do tego celu zbliżają. Ale to nie będzie podświadome, tylko to będzie nieświadome. No bo jeśli ja sobie wymyślę, że za 20, powiedzmy, nie wiem, za pół roku chcę, nie wiem, utrzymywać się z pisania i zrobienia streamów i sobie to wdrukuję jakby do głowy, że to jest mój cel, to w jakimś stopniu nieświadomie decyzje, które będę gdzieś po drodze podejmował, nawet pozornie niezwiązane, gdzieś nieświadomie będą jednak ukierunkowane, żeby pomóc w tym. Także nieświadomość nie jest podświadomością. To są zupełnie inne rzeczy. Znowu intuicja jest jakby takim odwołaniem do tych fragmentów naszej pamięci i wiedzy, do których nie sięgamy wprost. Czyli czujemy, że ktoś kłamie, czujemy, że mamy przeczucie, że coś się wydarzy i tak dalej, dlatego że nieświadomie nasz mózg sięga do zasobów, które nam jakby to mogą potwierdzić. Czyli intuicja też nie jest niczym magicznym, ani nie jest na pewno podświadoma. Nieświadomość jest zupełnie czym innym niż podświadomość, więc natomiast w momencie, gdy ja słyszę o kimś, kto mówi o podświadomości jako źródle intencji i tak dalej, no to zaczyna wchodzić właśnie w tematykę, nie wiem, potęgi podświadomości Murphy'ego, on się chyba Murphy nazywał, nieważne, czy książki Sekret, tak, że jak ktoś będzie bardzo wierzył, to się to stanie. No, czyli po prostu, no wiecie, myślenie magiczne, myślenie życzeniowe, nic ponadto. Którzy tymi pieniędzmi mogą się dzielić, ponieważ mają ich aż tak dużo. Kochani,
Na naszym webinarze dowiecie się, w jaki sposób przyciągnąć do swojego życia bogactwo, w jaki sposób zrozumieć pieniądze. Dowiecie się bardzo dużo. Ale pieniędzy się nie da zrozumieć. Bo to jest... pieniądze nie są bytem. Rozumnym bytem z inteligencją, mózgiem, świadomością i celem, tylko są narzędziem. Więc mówienie o tym, że pieniądze należy zrozumieć, jest takim uproszczeniem, które może być szkodliwe tak naprawdę. Bo jeśli nie będziemy traktować pieniędzy tylko i wyłącznie jako środka, jako narzędzia do osiągania jakichś tam celów, tylko jako cel sam w sobie, no to tak naprawdę możemy równie dobrze, nie wiem, porzucić wszystko, co dla nas jest ważne. Dlatego, że pieniądz sam w sobie, jeśli jest celem, to nas wypaczy. Tak samo jak władza sama w sobie, tak? Władza sama w sobie też jest, nie jest jakby, nie powinna być celem samym w sobie. Jeśli jest celem samym w sobie, to deprawuje. Jeśli jest narzędziem, środkiem do osiągnięcia jakichś innych celów, to wtedy jest szansa na to, że będzie to narzędzie, które okaże się dobrym narzędziem. I tak samo jest z pieniędzmi. Jeśli traktujemy pieniądze jako narzędzia, to możemy je wykorzystać w złym celu albo w dobrym celu. Jeśli traktujemy władzę jako narzędzie, to też możemy wykorzystać tą władzę dobrze albo źle. Natomiast czy korzystnie dla siebie i innych lub niekorzystnie dla siebie i innych. Lub korzystnie dla siebie, a niekorzystnie dla innych. Natomiast no nie możemy tutaj mówić ani o władzy, ani o pieniądzach, jeśli chcemy rzeczywiście rozmawiać w takich kategoriach na no nieco wyższym poziomie niż tylko i wyłącznie potocznym. To nie są to rzeczy, które mogą być i powinny być traktowane jako cele same w sobie. Bo jeśli ktoś uważa, że jego celem jest zdobycie jak największych pieniędzy, jak największej władzy, no to w moim odczuciu taka osoba nosi znamiona przynajmniej psychopaty, a nie wiem, czy i socjopaty. No bo jeśli ktoś marzy o tym, żeby osiągnąć ogromną władzę, ale tylko po to, żeby ją mieć, to znaczy, że nie liczy się z niczym innym, tak? Nie liczy się z ludźmi, którzy go otaczają, nie liczy się z tym, do czego ta władza, w czym ta władza może mu pomóc, albo co można dzięki niej osiągnąć. Więc po raz kolejny to, co mówię. No, nie da się, nie powinniśmy patrzeć na pieniądze jako na coś, co jest bytem samym w sobie. Pieniądze są konstruktem, który w obecnej rzeczywistości może nam pomóc w osiągnięciu naszych celów. Więc tak, Dot, ja doskonale to rozumiem, dlatego że marzenia, jak ja rozumiem, jeśli, znaczy tak, marzenia się ma, cele się realizuje. Czyli jeśli moim marzeniem jest coś, to ja gdzieś podskórnie wiem, że to jest coś, co będzie bardzo trudno zrealizować, jeśli nie niemożliwie. Natomiast jeśli wyznaczam sobie cel, to raczej obieram cel, który mogę w jakiś tam sposób realizować. Więc rozróżniam doskonale marzenia od celów. I ważne jest to, żeby wyrzucić też moment, kiedy marzenie przestaje być marzeniem, a staje się celem, bo zaczyna być osiągalne. I wtedy jeśli zmienimy, to też nie możemy stracić marzeń, bo marzenia muszą nadal funkcjonować, bo one są jakby tą poprzeczką, którą się zawsze podnosi wyżej, żeby stawiać sobie kolejne cele. Tak, bo jakby cele mogą być krokami do marzenia, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to marzenie może stać się celem, ale wtedy musimy znaleźć kolejne marzenie, bo staniemy w miejscu. Staniemy w miejscu, a podobnie jak władza dla władzy i pieniądze dla pieniądza, stagnacja też nas deprawuje, radykalizuje nas, deprawuje. Czy deprawuje w takim sensie, że zaczynamy szukać, stając na tym samym poziomie, zaczynamy szukać horyzontalnie zaczynamy szukać czegoś, co może nam dać jakby nowego kopa w momencie, gdy stoimy cały czas w tym samym miejscu. I to jest bardzo trudne. Chcę ci
ruchem, ale zrobić może się uda. Spoko. Super. Więc mówienie o tym, że pieniądze trzeba zrozumieć, że pieniądze trzeba zrozumieć, jest o tyle prawdziwe, ile mówimy o tym, że pieniądze jako narzędzie należy zrozumieć, należy nauczyć się nim właściwie posługiwać. Więc dobra, ale nie wiem, czy będziemy, bo to ona w jakimś webinarium. Też mamy 47 filmów, także po prostu idziemy dalej. Przy okazji takich pranków, nie wiem ile ten webinar, to nie jest istotne, tak, to mam bzdury. Przy okazji takich pranków mi zawsze do głowy przychodzi ta dyskusja o broni. Że teraz sobie wyobraźmy, że ludzie mogą mieć broń. I ktoś na ciebie wylatuje z za rogu z siekierą, po prostu wyciągasz giwerę i strzelasz do niego. No właśnie. To jest tylko jeden z wielu powodów, dzięki którym możesz mieć prawie zawsze pewność, że oglądając filmiki popularnych YouTube'owych debili straszących ludzi na ulicach, oglądasz po prostu fejki. Czy to gonitwa zombiaków z nożami, czy klaun z zakrwawionym młotem, Tak, ale to było już też obalone na zachodzie wielokrotnie, że ci wszyscy, te wszystkie zjeby pranksterzy w znakomitej większości inscenizują te pranki. Był taki case Joe Salad, on tak się nazywa, który wymyślił sobie, że w czarnoskórej dzielnicy postawi samochód ze znaczkami Trumpa i zobaczy, co się będzie działo. Prank wyglądał tak, że ten samochód tam został i że podobno po kwadransie pojawiła się grupa czarnoskórych, którzy rozwalili ten samochód. Tylko że ktoś podczas kręcenia jakby pierwszej sceny, gdzie on tłumaczył jakby background całego pranka, ktoś go z odległości sfilmował gdzieś z budynku obok, gdzie ci ludzie, którzy później niszczyli ten samochód, już po prostu czekali z sztachetami i tak dalej. Więc to wszystko było zinscenizowane. Są też te wszystkie te prank invasion i tak dalej. Tam coraz jakiś czas temu było też głośno, jak dziewczyny, które biorą w tym udział, że niby całują się i to są tak dziewczyny gdzieś z ulicy, no to one wyszły i powiedziały po prostu, że to on po prostu płaci za to, żeby tak żeby to robić. Więc to są po prostu inscenizowane kwestie. Co jest ciekawe teraz na YouTubie, co się dzieje, to pranki są kategorycznie zakazane i gdzieś te słuchy o tym, że one będą zakazane i że nie będzie można ich publikować na YouTubie, te głosy chodziły od jakiegoś czasu, dlatego część kanałów pranksterskich jakby przestała używać słowa prank, tylko zaczęła mówić o eksperymentach społecznych, co jest po prostu bzdurą, tak? To są po prostu głupie pranki. Jestem ciekawy, kiedy, bo wiemy, że w Polsce jest kilku pranksterów, przynajmniej aspirujących, i ja jestem bardzo ciekawy, kiedy, tylko że widzicie, u nas jest trochę też tak, że u nas nie ma, tak jak w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie, że tak naprawdę wszyscy, przynajmniej ja nie zauważyłem czegoś takiego, że mamy wszędzie obywatelskich tak zwanych reporterów. Że jeśli coś się dzieje, to ludzie wyciągają telefon i zaczynają nagrywać. Nie ma czegoś takiego jeszcze. Ty jeszcze jesteśmy jakiś czas do tego. Natomiast na Zachodzie jest coraz trudniej takie rzeczy robić, inscenizować gdzieś w publicznych miejscach i tak dalej, bo jest bardzo dużo tego, że ludzie po prostu, nawet zwykli, bez aspiracji do tego, żeby być youtuberami, streamerami, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, im jest coraz ciężej, dlatego że każdy wyciąga telefon w momencie, gdy coś się dzieje i zaczyna to nagrywać z różnych kątów, różnych miejsc i następnie rzuca to do internetu, na Facebooka, na Twittera, na YouTube'a i coraz ciężej jest zrobić jakieś dziwne rzeczy, publicznie. Poza tym takie akcje są po prostu są szkodliwe.
i to jakby nie ma dwóch zdań, że one są po prostu szkodliwe dla ludzi, tak? Zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy później próbują to naśladować. Próbują to naśladować, nie zdając sobie sprawy z tego, że to są po prostu fejki, że to są inscenizowane akcje. Urwanie, pościg, udawane przeszukanie lub zatrzymanie przez jakieś służby, albo gruby cfel udający gangstera grożący ludziom na ulicy. Za każdym razem, gdy widzisz takie sceny, w których wywołuje się strach o życie lub zdrowie wśród rzekomo przypadkowych osób, to zazwyczaj nie są przypadkowe osoby. Gdyby to działo się naprawdę, taki przestępca, mylnie nazywający się pranksterem czy po ludzku żartownisiem, prędzej czy później skończyłby tak. I wbrew różnym popularnym mitom, osoba broniąca się przed takim bezprawnym zamachem nie odpowie za zabójstwo. Nawet jeśli po chwili by się okazało, że sam zamach był udawany i po wszystkim z krzaków wyskoczy jakiś kamerzysta krzycząc "It's a prank, bro!" Autorzy taki. Było kilka takich przypadków też w Stanach Zjednoczonych, gdzie koleś próbował robić pranki bez inscenizacji. Na przykład podchodził do grupy czarnoskórych takich, wiecie, bujających się chłopaków na ulicy i deptał im po butach. Ja w ogóle, pomijając oczywiście kretynizm tego zachowania, że gotowi byli go pobić za to, że im nadepnął na but, no ale mają do tego prawo, to jest ich własność, za którą zapłacili, może dbają o to. I parę razy rzeczywiście widziałem te filmiki, że parę razy mało młotu nie oberwał. Więc to jest rzeczywiście, to są rzeczywiście fakty, że te rzeczy są w znakomitej większości inscenizowane. I tu jakby nie ma dwóch zdań. Tylko wiecie, no dobrze, że takie filmiki powstają jak ten, które to tłumaczą, bo ludzie myślą, że to jest prawda i że takie rzeczy można robić, że na tych rzeczach można zarobić. Nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę mogą zaszkodzić sobie innym. Jakby powielają coś, co nie jest prawdą. Ich nowotworowych dzieł dobrze o tym wiedzą i dlatego robią ustawki, fejki, wynajmują aktorów, statystów, kolegów, by uniknąć więzienia lub nawet śmierci. Dodatkowo taka rzekoma ofiara, gdy jest ugadana z takim debilem, nie zablokuje YouTube'owego filmiku, na przykład roszczeniem o bezprawne wykorzystanie wizerunku. Albo po prostu zastanówmy się, dlaczego jeszcze... Nie, dokładnie, bo... Co z tego, że on ci powie, że to jest żart? Jak ty możesz powiedzieć, ale mnie to nie interesuje, że to jest żart? Ja mogę na przykład powiedzieć, że ja cierpię na chorobę serca i że stresujące i takie znagła sytuacje mogą, nie wiem, spowodować u mnie zawał. Co ty zrobiłeś? Mnie tak naprawdę nie interesuje to, że ty żartowałeś, tak? Żaden z nich nie skorzystał z łatwych i gwarantowanych milionów wyświetleń. Na przykład wbiegając do jakiegoś dużego banku z piłą spalinową w ręku i krzycząc, że to napad. Albo przed kolumnę samochodów BOR-u z prezydentem. No właśnie. Nara. Ile live? 40 minut już trwa, także spoko. Dobra, zobaczymy. Idziemy dalej. Panie Januszu, gdyby cały... ludzkość, wszyscy ludzie, którzy tutaj pożyli i cała ludzkość tutaj przyszła i się zakopała w tym Wielkim Kanionie i również wszystko, co do tej pory zbudowaliśmy jako cywilizacja, nie wypełniłaby tej dziury. Jak pan to skomentuje? Znaczy, Chińczycy to by się zmieścili wszyscy na tym kawałeczku tutaj gdzieś, a reszta ludzkości na kilku dalszych kawałeczkach. Czuje się pan mały w tym? Tak, oczywiście. Ja zawsze mówię, jak ludzkość by tego nie wyrzeźbiła w życiu. Pracować od początku ludzkości by rąbała i tego by nie wyrąbała. I zuchwalstwo, że myśmy podnieśli temperaturę Ziemi, jest po prostu niewyobrażalne. Niewyobrażalne to jest kretynizm i ignorancja naukowa Janusza Korwin-Mikke. Fakt globalnego ocieplenia. Pomijając oczywiście dyskusję na temat tego, jak duży wpływ był w tym człowieka i tak dalej, on był i ma miejsce,
Jak jest duży, to jest jeszcze kwestia jakby badań, bo tego nie wiemy, jak duży wpływ relatywnie na to, że to globalne ocieplenie jest faktem, miał człowiek, jaki procent tego, czy miały wpływ inne czynniki. Za mało jeszcze wiemy, żeby jednoznacznie określić. Natomiast faktem jest to, że klimat na Ziemi się ociepla i że człowiek miał w tym udział. Kretynizmem, ignorancją jest to, żeby ten fakt po prostu odrzucić. Bo to, że wpływ człowieka na globalne ocieplenie jest faktem naukowym, mamy na to wpływ, wpływamy na to. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w dużych miastach w Polsce w zimę, sytuację ze smogiem. To nie jest coś, co po prostu powstało, bo takie są okoliczności, czy nie wiem, słońce jest bardziej aktywne, czy coś. Nie, to po prostu robi człowiek. Jeden człowiek drugiemu człowiekowi. Więc jest też taka historia, że bo oni mówią o Wielkim Kanionie, ale po co Wielki Kanion? Fakt jest taki, że można wszystkich ludzi z całej Ziemi osiedlić na terenie Teksasu, dać każdemu dom i wszyscy by się zmieścili. Więc pozwoli wszystkich, tak. Więc dla mnie, jeśli ktoś jakby powątpiewa w globalne ocieplenie, to jest idiotą, bo nie zapoznał się z dowodami i z faktami. A jeśli akceptuje globalne ocieplenie jako fakt, którym, bo faktem jest, tak, wystarczy spojrzeć na statystyki średnich temperatur rocznych, i to widać gołym okiem, że to globalne ocieplenie jest faktem. Można być sceptycznym co do tego, jak duży wpływ na to globalne ocieplenie ma działalność człowieka. Natomiast nie można całkowicie odrzucić tego wpływu. I tyle. Tak naprawdę o to chodzi. I jeśli ktokolwiek mówi wam, że globalne ocieplenie, że nie ma globalnego ocieplenia i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, Korwin przed chwilą powiedział, że człowiek w ogóle nie miał na to wpływu i nie ma na to wpływu. Bo zobaczcie, jest kilka czynników, które mogą wpłynąć na to, że się klimat ociepla, tak? Na przykład zwiększa się aktywność Słońca, tak? Bo Słońce też ma swoje cykle aktywności, mniejsze, większe i tak dalej. Tylko że te cykle występują od X czasu, od tysiącleci czy milionów lat, a te temperatury nigdy nie osiągnęły takiego poziomu. Więc tutaj wchodzi w grę coś innego. Wiecie, bo nie możemy zwalić, nie możemy powiedzieć, że globalne ocieplenie jest naturalnym zjawiskiem, dlatego że tak wysokiego wzrostu temperatur nie było wcześniej. Bo robią są na pewno są odwierty na Antarktydzie i ten klimat jest badany z lodu. Mamy geologię, mamy milion różnych nauk, które potwierdzają to, że to, co się obecnie dzieje z klimatem, jest czymś wyjątkowym. I oczywiście możemy korelacyjnie powiązać to z rozwojem przemysłowym, natomiast jeśli dołożymy do tego fakty takie, że zniszczyliśmy część warstwy ozonowej, która się odbudowała w momencie, gdy zabroniliśmy pewnych substancji i tak dalej, i tak dalej. I tych faktów, które się gromadzą wokół tego wszystkiego, jest na tyle dużo, że nie możemy zignorować całkowicie wpływu człowieka na to. Okej, było parę ocieplań, ale nigdy nie było tych nie było takich skoków, stałych skoków do góry temperatury. Po prostu. Jeżdżę dzisiaj rolnikiem, pamiętam, co mi się wydarzyło 1 maja. Byłem ze związkiem zawodowym na akcji informacyjnej z pochodem. Starcie kurwy z na rokładę flagę. Nie zamierzali walczyć, tylko chwycili mi się. O, zaczęły pierdolę, gminy, a okazało się szybciej, a sprzątać. Znaczy, powiem wam tak. Dla mnie to, co się od Janie Pawlało przez ten długi weekend w Warszawie, że z jednej strony. Znaczy, powiem tak. Każdy ma prawo do zaprotestowania czy demonstracji swoich poglądów. W moim odczuciu. Niezależnie od tego, czy jakie ma poglądy i tak dalej, ma prawo do ich prezentowania. Nawet ONR. Wiecie,
Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby osoba o poglądach, z którymi się nie zgadzam, po prostu mówiła o tym, że ma takie poglądy. Nawet publicznie, nie ma problemu. Mi przeszkadzają metody, z jakimi przeciwnicy tych poglądów walczą. Dlatego, że w znakomitej większości wygląda to tak, że ludzie, którzy jakby są przeciwko jakimś poglądom, stosują metody walki z nimi, takie same, jakie zarzucają przeciwnikom. Czyli jeśli mówimy o antyfaszystach czy o faszystach, to jeśli jestem przeciwny tym ruchom, to znakomitej większości będę się posługiwał tymi samymi metodami albo podobnymi do tych, jakimi posługują się moi przeciwnicy. I to jest chore. To jest chore, dlatego że tak naprawdę okazuje się, że to jest jeden chuj. Czy jesteś antyfaszystą czy faszystą, to nie ma znaczenia, bo i tak twoje metody walki z przeciwnikami politycznymi będą identyczne. Tak naprawdę będziesz chciał zrobić dokładnie to samo, tylko o czym innym opowiadać. Dlatego mnie to drażni, ale pomijając. Zobaczymy dalej, co ma Korwin do powiedzenia. To co to jest podnieść... Ile trzeba wypracować, żeby podnieść temperaturę ziemi o 1 stopień? W ogóle niewiarygodne zuchwalstwo. Także tu ten widok uczy pokory wobec sił natury, które są potężne, które no, przecież tym rządzi tutaj akurat woda, ale przecież słońce najważniejsze. Przecież wystarczy położyć się w cieniu na moment, jak słońce tam wejdzie w ten cień. Zobaczyć, jaka jest będzie temperatury, prawda? I zobaczyć, co daje temperaturę. Czy ruch, czy słońce. I najdrobniejsze zmiany na słońcu dają poważne, poważne zmiany temperatury na Ziemi. Natomiast to, co my tu robimy, jest po prostu śmieszne. To jest ruch komara po tym, po... Nie, no, śmieszne to jest Korwin. O! To jest psota. A to jest Molly. Moluś, kochana, moluś. Cześć, witam. Z tego, co czytałem, to akurat aktywność słońca powinno się oziębiać inny powód. Znaczy, jeśli chodzi o emisję CO2, to też jest dyskusja nad tym, czy, bo jeśli słońce staje się troszeczkę bardziej aktywne, to zaczyna się zwiększać emisja dwutlenku węgla z obszarów na przykład oceanicznych, tak? Bo jednak największym emitentem dwutlenku węgla globalnie jest ocean. I to też można sprawdzić. Tylko że to jest naturalna emisja, która gdzieś znajduje swoje miejsce w bilansie. Natomiast my dokładamy do tego ekstra. Nie wiem, czy 50%, 20% i to robi różnicę. Bo skoro, wiecie, taka trochę hipokryzja, bo skoro Korwin mówi o tym, że kilka minut słońca potrafi zrobić wielką różnicę w skali mikro, to kilka procent więcej dwutlenku węgla w skali dekady czy dwóch też robi ogromną różnicę. Więc takie porównania, że tak naprawdę patrzymy na skalę mikro i że to nie ma wpływu, więc możemy ją to ekstrapolować na skalę makro, jest debilizmem. Jest debilizmem i Korwin pokazuje ten debilizm w każdych swoich wypowiedziach. Natomiast ja już wam mówiłem, co ja uważam na temat Korwina. To jest po prostu człowiek, który jakiś czas temu przyjął jakąś postawę wobec tego, co mógł sobie zdefiniować. I zauważcie, że on, jeśli zostaje złapany albo zapytany o rzecz, na którą nie ma gotowej odpowiedzi w postaci jakiegoś frazesu komunału czy jakiejś takiej dziwnej opowieści, to zaczyna zbaczać z tego tematu, idzie tam, gdzie czuje się swobodnie. Ja nie sądzę, żeby to był człowiek zdolny do otwartej debaty na każdy temat. To jest koleś, który jeśli się przygotuje, to gdzieś tam poczaruje, tak? Jeśli nie przygotuje i zostaje złapany na rzeczach, o których nie wie nic, albo które są sprzeczne z jego tezami, to w znakomitej większości przypadków uniknie tego. Witajcie na... Ale teraz skupmy się na niej. W moim kanale Paranormalia. W dzisiejszym odcinku... Chyba para nienormalnia. ...chciałam porozmawiać z wami o magicznych właściwościach kotów. O, koty są zajebiście magiczne. Mój kot ostatnio mnie tak zajebiście zaczarował, że mam kurwa ranę na całych rękach, tu mi wbił kła,
A tylko dlatego, że go puściłem na ogród, na nie wiem, pół godziny może biegał po ogrodzie i dostał takiego pierdolca w głowie, bo to jest kot, który generalnie rzecz biorąc jest cały czas w domu, tak? Natomiast ja go wypuściłem na ogród, pobiegał, pochodził sobie pół godziny i chciałem go zabrać do domu. I to po prostu zwierzę, które przez kilka minut nabrało jakiejś takiej dzikości i nie chciał się dać wyjąć do domu, więc go wziąłem na siłę, natomiast on się rzucił na mnie. Po prostu zaczął mnie drapać i tak dalej. Magia, nie? Natomiast to, że są przypisywane kotom jakieś magiczne właściwości, no, no moim zdaniem dużo w tym jest takiej zwykłej psychologii, że w momencie, gdy myślimy, że coś nam sprzyja i to jest koło nas, to po prostu czujemy się lepiej. Jest, nie wiem, ile w tym jest prawdy, natomiast wiem na pewno, że znaczy jedna jest fajna rzecz, którą przeczytałem o kotach jakiś czas temu, że dzikie koty nie miauczą. Nie ma czegoś takiego jak miauczenie wśród dzikich kotów. Miauczą tylko i wyłącznie koty domowe. Natomiast koty domowe miauczą dlatego, że ten dźwięk przypomina płacz dziecka. A człowiek na płacz dziecka, na dźwięk płaczu dziecka reaguje troską. I są takie teorie, które mówią, że koty domowe w ten sposób wyewoluowały, żeby imitować dźwięk płaczu dziecka, żeby jakby zasymulować w człowieku pobudzenie uczucia troski po to, żeby dał jeść, nie wiem, czy w jakikolwiek inny sposób, czy w jakiś inny sposób poświęcić mu uwagę. Mówi się o tym, że koty mrucze, bo potrafią wymruczeć z człowieka chorobę. Nie wydaje mi się, żeby to była prawda. To, że, tak jak mówię, to, że my wierzymy, że coś ma dobry na nas wpływ, to, że wierzymy, że coś ma na nas dobry wpływ i zostajemy wobec tego i zostajemy na to wyeksponowani, to automatycznie jakby działa taki efekt sprzężenia zwrotnego. Tak? Czyli jeśli ja na przykład uważam, że jak pada deszcz, to po prostu mam lepszy nastrój, to będę miał trochę lepszy nastrój, jeśli ten deszcz będzie padał. To nie znaczy, że ten deszcz na mnie pozytywnie wpływa. Już rozumiecie, o co chodzi. Tak, no pisałeś, Bartek, że ktoś ma, przyjść, no to przyjdzie, przywita się, to się przywitamy. Spokojnie, co ty? Nie rozwijaj tutaj czerwonego dywanu, to jest normalna osoba. Nie jakaś gwiazda. Bez przesady. Na pewno wielu z was ma w swoim domu koty. A czy wiecie, że od dawien dawna te stworzenia były posądzane o konszachty z szatanem i usługiwanie czarownicą? Gdzieś kiedyś usłyszałam, że koty to czarownice z poprzednich wcieleń lub czarownice, które sobie jakby przypodobały kamuflaż pod postacią kota. O, super. Musicie przyznać, że coś w tym jest. Nie, nic nie ma. Bajki, mity. Sobie rękę. Tak samo jest coś w tym, że mandragora jest magiczna, tak? Albo nie wiem, że inne zwierzęta mają właściwości. Coś się, znaczy powiem wam tak, to, że koty są takie, jakie są pod względem charakteru, tak? Pod względem tego, że przejawiają pewne oznaki osobowości, że są różne, tak? Nie dają się ułożyć i tak dalej. No są jednym z niewielu takich zwierząt, które posiadają takie cechy. Że mają swoje indywidualne charaktery, że ciężko jest je nauczyć czegokolwiek, żeby wykonywały polecenia i tak dalej. I człowiek jakby automatycznie antropomorfizuje takie zwierzęta, tak? I przypisuje im cechy, które te zwierzęta nie mają. Ja nie jestem specjalistą od psychologii zwierząt, jakkolwiek to brzmi, ani żadnym zaklinaczem zwierząt domowych, natomiast no, mam kota i widzę, tak? To jest po prostu zwierzę, które ma specyficzny
specyficzny styl, czy specyficzny typ spędzania czasu. I tyle. Natomiast jeśli... czekajcie sobie. Nie wiem, czy kojarzycie. Jest... Muszę coś na jedną rzecz spojrzeć. Bo była... Nie przypomnę sobie tytułu. Nie przypomnę sobie. No właśnie, o to chodziło. Bo nie wiem, czy kojarzycie książki tego Feliksa Kressa. Cała seria o Scharrerze. I tam właśnie w dosyć fajny sposób, w moim odczuciu, było opisane to, jakby wygląda, jak koty mogłyby się zachowywać, jeśli by ewoluowały do, powiedzmy, poziomu porównywalnego inteligencją do naszego. Pomijając fakt, że ta ewolucja musiała być bardzo, bardzo gwałtowna i dobrze ukierunkowana, żeby miała miejsce, ale tam jest magia i tak dalej. Więc tam są koty bardzo fajnie przedstawione jako jedna z ras. Obok były ludzie, koty i sępy. Jako jedna z gatunków, które się osiągnęły, jeśli dobrze pamiętam, te trzy. Feliks Kress. Polak. Czekajcie. Tak, księga całości. Jest północna granica, król bez miarów, grombellacka legenda, pani dobrego zamku, wrzucone królestwo, tarcza szerni. Później wieczne cesarstwo. No, bardzo fajny cykl, ja go pamiętam, że czytałem praktycznie ciurkiem, bo to są bardzo fajne książki. To jest takie typowe fantasy, ale takie, czy typowe, to jest fantasy takie dosyć nietypowe, bo w zamkniętym jakby... Co dużo mówi? No poczytajcie na Feliksa Kressa. Całą serię właśnie o Scharrerze. Tarcza Szerni i tak dalej. Feliks W. Kress. Nic skomplikowanego. Polak. Bardzo fajna seria. Właśnie i tam właśnie koty są przedstawione jako... A ja nie wiem, czy to pseudonim. Tak, to jest pseudonim. Właściwie Witold Chmielecki. Ale on pisze pod tym nazwiskiem. Ja właśnie patrzę, ale on chyba nic ostatnio nie napisał. Tak, w 2011 roku oznajmił, że rezygnuje z dalszego pisania. W 2017 stwierdził jednak, że na Comic-Conie w Warszawie powiedział, że traktuje ostatnie lata jako przerwę, a nie jako rezygnację, więc może coś napisze. Natomiast ja wam gorąco polecam tą właśnie tego autora i tą serię właśnie. Ona się, zaczyna się od Północnej Granicy. Północna Granica to jest tytuł książki, pierwszej książki w serii właśnie Księga Całości. I tu jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 książek. Jest 9 książek. I to właśnie jedną z ras, która jakby wyewoluowała, to są koty, które jakby są na równi z ludźmi i jeśli dobrze pamiętam, z sępami, tymi gatunkami, które wyewoluowały. Więc tam można zobaczyć, w jaki sposób można ekstrapolować te zachowania kotów, które obserwujemy na co dzień, do takiego poziomu ludzkiego. Natomiast to, o czym ona mówi, to jest tylko i wyłącznie antropomorfizacja. To jest antropomorfizacja cech kotów, których nie rozumiemy, tak, bo nie znamy intencji i tak dalej. Natomiast te... Te cechy, my nie rozumiemy, dlaczego one są takie, a nie inne. Dlatego próbujemy w nich się dopatrywać intencji.
A intencjonalność jest cechą ludzką, więc to, co przypisujemy kotom jako właściwości, są tylko i wyłącznie jakby przesunięciem własnych cech na zwierzęta, których po prostu nie rozumiemy. Bo ile na przykład jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie psa, możemy go uwarunkować i możemy go nauczyć, no to z kotem jest ciężej, dużo ciężej. O ile w ogóle jest to możliwe. Więc to stąd się bierze, tak? To się raczej bierze z niezrozumienia i z braku wiedzy, aniżeli z tego, że rzeczywiście są tam jakieś właściwości, czy rzeczywiście one mają miejsce. Ale tak jak mówię, no, to co my odczuwamy wobec kotów, czy jakichkolwiek innych, zwierząt, to jest to, że po prostu wmówiliśmy sobie, że kot ma jakąś właściwość i dzięki temu, że my w to wierzymy, ten kot tą właściwość ma. Ale tak jak mówiłem, ten przykład o deszczu jest bardzo dobry. Że jeśli ja sobie wmówię i wdrukuję w głowę, że podczas deszczu czuję się dobrze, to ten deszcz jak będzie padał, to ja się będę czuł dobrze. To nie znaczy, że ten deszcz spowodował moje dobre samopoczucie. Dobra. Nie będę dalej tych bełkotów słuchał. Idziemy dalej. O. Który jest jutro? Czwarty? Piąty. 05, nie? Mhm. Już wiecie, kto to. NGO3D. Dzień dobry, witam. Wiosenna oferta księgi 3D, 18. Numer 59 i przewodnika po Matrixie. Od tej chwili przewodnik po Matrixie. Ja nie wiem, ten człowiek... Co to jest? Jeszcze raz, co to jest? Jak to się nazywa? Co robi Sebastian Jutro? Mistrzostwo Polski w sportach sylwetkowych. Jakich? Sport sylwetkowy. A, bo w ogóle jeszcze tak mam powiem jako ciekawostkę, że przez ostatnie parę dni pomagałem koledze, który jest polskim prezesem PCA, to jest Physical Culture Association, organizować, no raczej taka praca gdzieś tam dodatkowa i związana z grafiką, z dokumentami. Mistrzostwa Polski w? W sportach sylwetkowych. I jutro jest pierwsze Mistrzostwa Polski PCA. To jest sporty sylwetkowe. No, w dużym uproszczeniu jest to kulturystyka. Ja nie jestem gdzieś tam specjalnie fizycznie fizycznie ukierunkowany, natomiast no, po prostu znajomy prosił mnie o pomoc, żebym ogarnąć parę grafik, jakieś tam banery porobić w grafiki, ogarnąć dokumenty, czyli jakby potworzyć jakieś tam zaświadczenia, listy zawodników, takie rzeczy, ściągnąć jakąś tam muzykę. Także dosyć spory wkład mogę powiedzieć, że miałem przez ostatni tydzień na to. Jutro właśnie jest ten finał w Łodzi w Teatrze Muzycznym. Także to też mnie trochę zaobserwowało, bo tak naprawdę cały zeszły weekend siedziałem sobotę i niedzielę nad tym. No i jeszcze do skoku, bo oni oczywiście już są w Łodzi od wtorku chyba. Jeszcze zdalnie żeśmy tam dogrywali jakieś tematy, więc różne rzeczy się trafiają po drodze. Tak? I też są jakieś tam okazje, żeby i zarobić parę złotych i poznać nowych ludzi. Więc no. Ale wracając do niego, kurwa. Nie wiem, czy ten człowiek nie ogląda, nie bierze pod uwagę tego, co ludzie mówią o nim. Przecież ja pierdolę, tego się naprawdę nie da oglądać. On robi co pół zdania przerwę pięciosekundową. Nie wiem po co, żeby zebrać myśli. Nie wiem, mózg mu tak powoli pracuje. Gdzie można zakupić w cenie 120 zł. I znowu zawiecha. Dla uczących się i niepracujących będę dawał od tej ceny zniżkę. Ale to ustalimy indywidualnie jaką. Cena obejmuje już wysyłkę, również za granicę, dlatego że
Tak, i książka, która, nie wiem, warta jest może, jeśli nie weźmiemy pod uwagę zawartości, tam nie wiem, czy jest 200 stron. Taka książka może być warta z 20 zł. Przesyłka, chyba globalnie to nie są jakieś tam duże pieniądze, zwłaszcza zwykłą pocztą, to podejrzewam, że do 20 zł maksymalnie. Ja się nie dziwię, że nikt nie chce kupować tej książki za 120 zł, kurwa. Uważam, że pewnie, jak ktoś znajdzie tą książkę w internecie w PDF-ie, to wrzućcie proszę na grupę. No. Ale to tak, to bardzo rozsądne podejście, tak, że jak nikt nie kupuje książki, to trzeba podnieść cenę. Czyli jemu tak naprawdę nie zależy na propagowaniu idei i wiedzy, tylko jemu zależy na kasie i to jest jakby proste. Bo jeśli przewodnik po Matrixie, bo jeśli ja na przykład bym napisał książkę, tekst czy coś i chciałbym się tą wiedzą, czy tą informacjami, czy przemyśleniami, czy fabułą podzielić, no to raczej bym byłbym skłonny nawet taką książkę, jeśli moim głównym priorytetem byłoby sianie takiej wiedzy, po prostu ją dać za darmo. Tak jak zrobiłem we wcześniejszych etapach mojej twórczości w internecie, jeśli można tak to nazwać, jak prowadziłem bloga i komentowałem Biblię, to całą Księgę Rodzaju skomentowaną wystawiłem po prostu w formie e-booka za darmo i każdy mógł sobie ją ściągnąć za free. Dlatego, że mi zależało na tym, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło czytać Biblię. A później oczywiście zarzuciłem ten projekt, drugą część wsadziłem już chyba za 5 zł i bardzo słabo się sprzedawała, więc w ogóle olałem temat. Ale całą tą pierwszą Księgę Rodzaju, skomentowaną przeze mnie, czasami prześmieszczo, czasami wulgarnie, czasami jakby racjonalnie, po prostu rozdałem za darmo, tak, całość. Pojedyncze odcinki co tydzień się pojawiały na moim blogu, ale później całość zebrałem do jednego pliku i wystawiłem jako e-booka za free, bo mi zależało na tym, żeby ludzie to przeczytali. Takie podejście, jakie on proponuje, to jest typowa jakby sięgnięcie po hajs, tak? Więc wyjdźmy mu naprzeciw, znajdźmy tę książkę w PDF-ie albo w e-booku i zespomujmy cały internet linkami do tego. Najlepiej pod jego filmem wrzucić link do jego książki. Ja muszę odnaleźć tego e-booka. Te dwie pierwsze księgi miałem skomentowane, właśnie Księgę Rodzaju i Księgę Wyjścia. Tylko ta strona, której wystawiałem te e-booki, ona zniknęła po prostu w pewnym momencie. Nie wiem, tam był jakiś komunikat, że po prostu nie opłacało im się i tak dalej. Nie zarabiali na siebie. Natomiast ja te pliki gdzieś mam. Ja je odszukam i wrzucę. Ale nie o to chodzi. Ja wiem, że to pewnie są jakieś głupoty. Natomiast wrzućcie mu pod filmy link do... Wrzućcie mu pod filmy link do spiraconej wersji. Niech zobaczy, czy ten skok na kasę jest taki zajebisty. I koniecznie, jeśli to zrobicie, on później o tym powie, to wrzućcie to. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak mu ta żyłka na czole, pęka. Tak, no bo z drugiej czy z trzeciej ręki to po prostu jest książka, którą nawet jeśli ktoś kupił, to nie jest książka, którą się trzyma na półce. To jest książka, którą po prostu się, jeśli ktoś przeszedł przez to i przeczytał, to po prostu taką książkę się później wyrzuca, albo nie wiem, stół się podpiera, jak się kiwa. Ale ciebie nie może Gimli oskarżyć o spiracenie, jeśli ty znajdziesz ten link i mu o tym powiesz. Słuchaj, twoja książka, którą sprzedajesz za 120 zł, jest za darmo tutaj i tutaj. I może sobie stronę internetową oskarżyć, nie wiem, kogoś, kto udostępnił ciebie, nie może. Tylko i wyłącznie mu życzliwie doniosłeś, żeby odpuścił tę cenę, bo nikt jej nie kupi, skoro to można za darmo mieć w internecie, albo kupić z drugiej ręki za 16 zł, czy w jakiejkolwiek innej formie. Komornik zabrał mi już wszystko, co miał do zabrania, więc mogę już założyć konto, więc jutro pójdę założyć konto, więc będzie możliwość przelewu. Ale to nie pomoże, bo trzeba mieć co sprzedać, żeby ktoś chciał to kupić. A nawet jeśli nie masz co sprzedać, to trzeba umieć zareklamować to, co chcesz sprzedać. Nawet jeśli to jest kupa zawinięta w chusteczkę, i wszyscy wiedzą, że to jest kupa, no to jak potrafisz się zareklamować i nawinąć makaron na uszy, to ci ludzie to kupią.
Tylko nie za 120 zł, kurwa, i nie przy tej umiejętności przekazywania informacji audiowizualnej, jaką on ma. No i będę wysyłał, gdzie chcecie. No i na sprzedaż również wystawiam jedną księgę 3D numer 59. Na koniec ją pokażę, jak wygląda. I powiem tak, w styczniu sprzedała się księga 3D numer 58 za kwotę 1200 zł. Zakupił ją Michał. I Michale, powiem ci w ten sposób. No twoja księga nabrała wartości od tego czasu w ten sposób, że jeżeli będziesz potrzebował pieniędzy, to już w maju, dokładnie nie wiem jakiego dnia, ale to ustalimy indywidualnie, jeżeli będziesz zainteresowany, chętnie odkupię twoją księgę za 2000. Tak, czyli poczytałeś, masz ją i zapłaciłeś 1200 chyba. Ja bym się licytował. 9 stycznia, a ja chętnie zapłacę w maju 2000. A to jeszcze jak ten komornik jeszcze przyjdzie do niego. Masz pieniądze, żeby zapłacić 2000 za książkę? Dawaj, kasę. A księga numer 59, promocyjna cena, no będzie powiedzmy 900. Za tyle ją wystawiam. No i również no warta jest więcej, ale no powiedzmy, że... W zasadzie najlepsze jest właśnie to, że jak autor mówi, ile jest warta jego, książka, to jest zadziwiające, jak bardzo głęboko trzeba mieć głowę we własnej dupie, żeby powiedzieć, że to, co napisałem, jest warte 1200 zł. Tak? Ale ja wam to sprzedam za 900, nie? Wątpliwa sprawa, czy znajdzie się ktoś, kto rzeczywiście będzie kupował te książki, nie wiem, masowo, nie ma szans. Tak jak mówię, według mnie to jest po prostu tego kolesia sposób na, nie wiem, próba szarpania kasiory, nic więcej. Nie sądzę, żeby tam była treść, którą chcę przekazywać, albo żeby tam były informacje, które są aż tak bardzo unikalne, że są rzeczywiście tyle warte. To jest cena promocyjna. Widzieliście również, w przygotowaniu mam kolejnych już poklejonych 20 sztuk. Do odebrania mam jeszcze 6 egzemplarzy, które czekają od lutego praktycznie, plus 18 okładek. Więc będzie seria 60-70 i myślę, że no, będą. Ale to ja bym chciał jeszcze, jeśli to jest podręcznik do czarnej magii, to ja bym chciał zobaczyć jakby efekt, czy że to działa. Dowody na to, że to ta magia, którą się robi zgodnie z jego książką, działa. Są tańsze, tak jak jest napisane na wstępie, że czym bliżej setnego egzemplarza, tym będą bardziej dopracowane i tańsze. Zastanawiam się, co zawierała pierwszy egzemplarz. Dwie kartki z główną, powiedzmy, hipotezą i trzema zdaniami. No na dziś wiem tyle, tak? Jest pierwsza część. 52 ma dwa razy tyle stron, bo już mu się udało dopisać. Natomiast jak dopisuje każdą stronę, to robi go inną wersję. No to jest kretyn. Pokazuję księgę numer 59. Najlepsza jest ta okładka. Kawałek, kurwa, żółtego papieru, kurwa. NGO 3D. Mam taką okładkę. No, tu mam drobny problem. Nie tylko z książką, kurwa, chłopie, masz problem z banią choromny. Na dwóch rąk użyć. O. Tak. Ty normalnie, niech ktoś zgłosi tą okładkę do konkursu. Są takie konkursy designerskie.
czyli mówiące o tym, że mówiące o jakby nagradzające projekty, tak? Projekty okładek, projekty płyt, czy projekty technologii użytkowej. Ja bym zgłosił tą okładkę do konkursu właśnie na design, na najbardziej zajebisty projekt okładki stulecia. To nie jest banan, to jest chyba jakiś delfin, tylko bez płyt, bez płetwy grzbietowej. Już on to ręcznie pisze. Wydawnictwo Nibiru. Ty, normalnie ręcznie on topi, to jest debil. I trzy zdania na jednej stronie, no. Słuchajcie, zobaczymy cenę nominalną. Recenzja czytelniczki. Cena nominalna 700 zł. Ja pierdolę. Talon ma zresztą banie. Mapa nawet jest. Tak, tylko podpisał się jako Monika, ale on nie ma problemu ze zmianą tożsamości. Nie wiem, o co tu chodzi. Jakiś indeks. Och kurwa. Ale naprawdę trzeba mieć chorą głowę. Oj, ja mam tą dodam jeszcze, że zamówienia przyjmuję na Jalahar Małpa Pro. Trudno. Co zrobisz? Dobra. Chciałem sprawdzić datę. Początek kwietnia. Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Dzisiaj, można powiedzieć, wydanie specjalne, które poświęcamy tylko jednemu tematowi, tragedii smoleńskiej. Rozpoczynają się obchody 8. rocznicy, już za 2 dni odsłonięcie pomnika na Placu Piłsudskiego. Raport techniczny, czy raport częściowy, jak nazwano, na temat tego, co się stało w Smoleńsku. I z tego powodu chciałem porozmawiać z profesorem Wiesławem Biniendą. Nie wiem, czy to, nie to karwoscy są od tego. Karwoscy są od w sieci. Ci co powiedzieli, że co się bali powiedzieć, że Kaczyński skłamał. To Sakiewicz jest od innego. Ekspertem, wiceprzewodniczącym podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej. Profesor zajmuje się w zasadzie od samego początku katastrofą. To już chyba prawie 8 lat, tak? Jak czas leci. Czas leci. No i kasa też leci. W tych 8 latach możemy powiedzieć, że wiemy, że stało się w Smoleńsku. Nic nie możemy powiedzieć, że wiemy, bo gdybyśmy powiedzieli, że coś już wiemy, to kończymy pracę komisji. A tu nie chodzi przecież o to, żeby tą pracę zakończyć i dojść do jakichś rezultatów, tylko chodzi o to, żeby ta komisja pracowała. I to jakby bez wchodzenia w szczegóły, w rewelacje, które ogłaszają i tak dalej, przecież cały czas nie chodzi o to, żeby rozwiązać ten problem. To nie chodzi o to, żeby znaleźć przyczynę, dojść do ewentualnie winnych czy coś, tylko chodzi o to, żeby ta komisja pracowała jak najdłużej, bo z tego jest kasa, no.
jak nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, jakiś czas temu chciano przejrzeć finanse Komisji Smoleńskiej, to oczywiście się nie dało i to chyba nikt chciał zrobić. Nie będę teraz szukał tych informacji, natomiast zobaczymy sobie jedną rzecz. Polski amerykański naukowy, inżynier mechaniczny, nauczyciel akademicki, profesor Dziek. Nie wiem, gdzie on jest profesorem. Kończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, magister inżynier. Zawodowy magister inżynier też w tym. PhD w zakresie inżynierii mechanicznej. Mixed Mode Fracture in Fiber Reinforcement Composite Materials. Czyli tam, że doktorat zrobił z uszkodzeń, różnorakich uszkodzeń w materiałach kompozytowych wzmacnianych włóknami. Aha, 2000 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Cywilnej Uniwersytetu w Akron. Jest profesorem. Jest profesorem na Uniwersytecie w Akron. Nie wiem, czy mi się chce szukać, a zresztą spojrzymy. Co to za uniwersytet? University of Akron. No, University of Akron to jest amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu publicznego z siedzibą w Akron w stanie Ohio. Założona w 1870 roku jako niewielki kolegium związane z amerykańskim kościołem uniwersalistycznym. W 1913 stała się własnością miasta Akron, od 1967 należy do stanu Ohio. University of Akron kształci 29 tysięcy studentów, 1900 pracowników naukowych, jest ważnym ośrodkiem badania polimerów. Lepszy jest ranking. University of Akron zajmuje 585 miejsce na 650 w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni Stanów Zjednoczonych. Yeah. Zajebisty uniwersytet. Tak ścisła czołówka, tylko że od dupy strony. No, myślę, że te ostatnie dwa lata pracy potwierdziło już wcześniej wnioski, do jakich... Ja mam jeden podstawowy problem z tym, że w Polsce jest tytułowany profesorem, dlatego, że to jest przede wszystkim tytuł zawodowy w Stanach Zjednoczonych i tyle. To nie jest wykładowca polskiej uczelni z tytułem, zawodowym tytułem profesora. On w Polsce jest magister inżynier. Na pewno nie jest profesor. No, jeśli nawet zaakceptujemy ten jego doktorat w Stanach Zjednoczonych, to i tak nie jest profesura. Bo on w Polsce, żeby być profesorem, trzeba albo wykładać na uczelni wyższej, albo uzyskać nominację profesorską, tak? I tyle. On nie uczy na polskiej uczelni, ani nie jest profesorem de facto. Tylko jest profesorem, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak tytuł naukowy profesora. Tam profesor to jest ktoś, kto uczy, tak? Tam jest kilka stopni tej profesury, ale to jest tytuł zawodowy. Więc najwyższym tytułem naukowym jest doktor, tak? PhD. Żeśmy dochodzili w ramach zespołu parlamentarnego, i które przedstawiali, wiele z których przedstawiliśmy w konferencjach smoleńskich. No dobra, on się doktoryzował z uszkodzeń tych włók, tych kompozytów i tak dalej. I spoko, tak? Bo to jest jakby też
to miejsce, w którym jakby jego ekspertyza mogłaby mieć znaczenie. Dlatego, że jeśli mówimy o poszyciu samolotu i jego uszkodzeń, spoko, to jest koleś, który przyjdzie i może coś tam powiedzieć. Natomiast dla mnie podstawowym problemem z tym, w jaki sposób prowadzona jest ta komisja, jest to, że tacy ludzie są traktowani jako wyrocznie, nie jako eksperci, których zdanie się weryfikuje. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę jakąkolwiek komisję śledczą, czy cokolwiek innego w normalnym kraju, niechorym psychicznie systemie, to przychodzi ekspert, mówi, że według jego opinii jest coś takiego i żeby to potwierdzić, po prostu sięgamy po kolejną opinię drugiego eksperta, czy kolejnych ekspertów. Taki ekspert przede wszystkim musi być niezależny, nie może być członkiem tej komisji. Zwłaszcza komisji, która jest powołana z zadania politycznego po to, żeby udowodnić określony stan. Bo to niestety jest wada komisji politycznych, dlatego że one są powoływane po to, żeby stwierdzić jakiś fakt, a nie po to, żeby odkryć prawdę. I zauważcie, że wszystkie komisje, specjalne komisje sejmowe są komisjami politycznymi, które zakładają z góry, że coś miało miejsce, tylko że teraz szukają dowodów, żeby to jakby poprzeć, tak? Komisja Amber Gold nie powstała dlatego, że były nieścisłości czy niejasności wobec tego, dlaczego doszło do upadku Amber Gold. I oni to wyjaśniają, tylko oni założyli, że Amber Gold było piramidą i było oszustwem i po prostu powołali komisję, żeby to potwierdzić. Dla mnie jest to niebywałe, dlatego że komisje tego typu, nie wiem, czy parlamentarne, czy specjalistyczne, czy komisje specjalne i tak dalej, one powinny być raczej powoływane do tego, żeby wyjaśnić okoliczności i znaleźć powód, a nie po to, żeby potwierdzić to, co dana partia, która ją powołuje, stwierdza jako fakt. To w tym momencie ma miejsce, że powołana jest komisja, która ma udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że miało miejsce zamach. I tyle, skoro tego zamachu się nie da udowodnić, to będą powstawały coraz bardziej niedorzeczne teorie i coraz bardziej niedorzeczne sytuacje, okoliczności i konfabulacje, żeby tą prawdę udowodnić. Jeśli tej prawdy się nie da udowodnić, to trwanie tej komisji będzie, to ta komisja będzie trwała tak długo, nie wiem jak długo właściwie, nie wiem, dopóki będzie Macierewicz żył. Swoją drogą, skoro jesteśmy już przy Macierewiczu, gorąco wam polecam książkę Tomasza Piątka o Macierewiczu. Naprawdę wam polecam. Przeczytałem ją ostatnio w kilka wieczorów. Nie jest długa, natomiast to, co tam się znajduje, ja część tych rzeczy sobie później posprawdzałem, bo Tomek Piątek daje mnóstwo linków do tych materiałów w samej książce. Oczywiście żmudne jest przeklepywanie linków z książki do internetu. Natomiast warto, zwłaszcza jeśli chodzi o powiązania biznesowe Macierewicza i jego najbliższych z różnymi ludźmi z między innymi z byłych środowisk esbeckich, czy powiązania z mafią solonceńską, czy ogólnie ze światem przestępczym. Także polecam wam, poczytajcie sobie. Z tego, co Tomek Piątek mówił chyba u Tomka Sekielskiego, to będzie druga część, którą też na pewno nabędę. Natomiast warto sobie o tym poczytać. Nawet tu nie chodzi o to, żeby nawet jeśli nie macie nic przeciwko Macierewiczowi osobiście, czy jest wam on obojętny, uważacie go za świra i tak dalej, no to jednak ta książka pokazuje, w jaki sposób można prześledzić w oficjalnie dostępnych dokumentach i źródłach powiązania między ludźmi. Więc naprawdę polecam wam, zawsze ciekawe jest w tej książce o Macierewiczu, najciekawsze chyba moim zdaniem jest właśnie pokazanie tego, w jaki sposób taki proces jakby odszukiwania informacji wygląda. Tomek Piątek bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób to robił.
gdzie szukał informacji, jakich informacji, w jaki sposób je wiązał, w jaki sposób próbował je ze sobą zmaczować, tak? I rzeczywiście, jeśli się wejdzie na przykład na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie są, czy Krajowej Rady Sądowej, czy tak, Krajowego Rejestru Sądowego, to znaczna część tych informacji rzeczywiście się potwierdza, że ci ludzie, którzy są wymieniani przez Tomka Pionka w książce jako powiązani w taki albo inny sposób kapitałowo, czy poprzez spółki, działalność gospodarczą, czy fundację, z Maciejewiczem rzeczywiście tak jest. I to nie są jakieś tam wyssane z palca rzeczy, biorąc pod uwagę dodatkowo, że Macierewicz po publikacji tej książki groził Tomaszowi Piątkowi pozwem, który się nie odbył do dziś, coś jest tak na rzeczy. Że on ma bardzo wyraźne i jednoznaczne powiązania z byłym wywiadem wojskowym, czy obecnym nawet GRU, czy SB i tak dalej. Nie czytałem jeszcze Komorowskiego. Znaczy ja powiem tak, ja nie, wiecie, no mówię o Macierewiczu, bo przeczytałem akurat teraz, niedawno skończyłem czytać o nim książkę. Ja nie wybieram żadnego polityka z żadnej ze stron. Oni są wszyscy umoczeni w ten czy w inny sposób. W takich, a nie innych układach. I to pokazuje. Przykład tego, co się dzieje w ostatnich tygodniach w Sejmie. To o czym mówił też Kuba Wątły na swoich live'ach, że Platforma Obywatelska krytykowała PiS za to, co PiS zrobił parę lat temu, przyprowadzając niepełnosprawnych do Sejmu, a w tym momencie dokładnie robi to samo. I to bardzo dobrze pokazuje, z jaką hipokryzją mamy do czynienia. Oni wszyscy stosują te same metody i myślą, że osiągną te same cele, no bo jaka jest przyczyna tego, że Platforma teraz robi to, co robił PiS parę lat temu wobec Platformy i ich koalicji, jeśli nie liczy na to, że dzięki takim ruchom wygra wybory, skoro PiS-owi się udało. Dla mnie to jest chora sytuacja. Jest chora sytuacja i ja nie widzę szans na to, żeby to się szybko zmieniło. Ale oni, słuchajcie, no wszyscy byli w jakimś tam stopniu powiązani ze służbami. Ci, którzy doszli po 89 roku do władzy. Tylko, że inaczej, jeśli by tych powiązań nie było, nawet jeśli one były tylko i wyłącznie, nie wiem, pozorne, czy oni byli tylko i wyłącznie weryfikowani, musieli podpisać lojalkę, żeby coś i tak dalej, to są różne case'y, tak? Są case'y takie, że ktoś rzeczywiście donosił, przekazywał informacje, ktoś po prostu widnieje w aktach, bo był sprawdzany i tak dalej. Ja na przykład, ja jestem bardzo ciekawy, w kontekście tej książki Piątka najbardziej mi ciekawi jedna rzecz. I to jest jakby dla mnie, to jest dla mnie rzecz, która mnie pchnęła do tego, żeby po tą książkę w ogóle sięgnąć. Bo to jak Piątek ją opublikował i wszystko fajnie. Macierewicz powiedział, że w związku z tym pozwie Tomka Piątka. Okej, ma takie prawo, no bo jeśli w książce ktoś mówi o nieprawdzie, czy oczernie kogoś szkaluje, czy przypisuje mu jakieś powiązania i cechy, git, ma takie prawo. Natomiast do tego pozwu już nie doszło. I to jest bardzo ciekawe. Czy wiecie? Nie widziałem tych rzeczy związanych z... Jaki pan Tomasz Piątek? W przeszłości miłośnik nadużywania alkoholu i narkotyków. Obecnie ponoć od kilku lat już czysty. Tego najbardziej nie lubię. Powiem wam tak. Jeśli cechą wskazującą na to, czy ktoś zasługuje na szacunek i na wzięcie pod uwagę jego zdania, czy jego twórczości, czy jego pracy, ma na to wpływać jego przeszłość, no to w takim wypadku powinniśmy wyrzucić do kosza 90% muzyki, której słuchamy. Jeśli uważamy się na przykład za ludzi, którzy są antynarkotykowi, tak? Jeśli ja uważam, że narkotyki są złe, nie powinny być używane, nie powinny w ogóle mieć miejsca, nie wolno ich brać, nie wolno ich sprzedawać, one są po prostu samym złem, to powinienem w tym momencie
wywalić 90% muzyki, którą mam w domu, czy na komputerze, czy na playlistach gdzieś, czy w jakimkolwiek innym miejscu. No bo ta muzyka powstała pod wpływem narkotyków. Tu jest sytuacja jeszcze inna. Bo co z tego, że Tomek Piątek, o czym też pisał w swoich książkach, kiedyś brał heroinę, był uzależniony od heroiny, przeszedł tą drogę, wyszedł na prostą i tak dalej. Co to ma za znaczenie? Dlatego ja zawsze też powtarzam. Starajmy się odrywać to, co ktoś mówi, od tego, kim jest. Jeśli zapoznajemy się z tekstem, z wypowiedzią, czy z jakimkolwiek przejawem tego, co robi i co nam daje, tak? Jeśli to zrobimy, ten ruch, to tak naprawdę zobaczymy hipokryzję takich wypowiedzi. No bo jeśli Gadowski mówi tutaj, że jakby argumentem przeciwko Tomkowi Piątkowi jest to, że kiedyś brał narkotyki, to tak naprawdę, nie wiem, ilu z was obecnych tutaj teraz nigdy nie brało żadnych narkotyków? Hello. Jeśli kiedykolwiek wyjdzie to na jaw, to wszystko, co zrobicie, będzie chuja warte. Według tezy tego kolesia. To jest totalnie bez sensu. I niezależnie od tego, co dobrego zrobisz, co konstruktywnego zrobisz, co fajnego zrobisz, co stworzysz w coś fantastycznego, jeśli brałeś dragi, to, no, to w ogóle nie ma znaczenia i to nie ma wartości. Więc to jest głupi argument. Dlatego ja zawsze proszę was o to i powtarzam. Starajcie się jakby odcinać te treści, które czytacie, czy teksty od autora. Ja na przykład bardzo często mam tak, że jeśli coś czytam, staram się nie myśleć o tym, kto napisał, tylko co napisał. I dopiero jeśli ten tekst, czy tą treść, którą przeczytałem, pod tym kątem rozważę, przemielę i tak dalej, mogę pomyśleć sobie dodatkowo, aha, to napisał ten i ten, więc tutaj może być jeszcze drugie, trzecie, czwarte dno. Natomiast to nie ma znaczenia i to nie ma wpływu na tekst. No chyba, że ktoś pisze ten tekst pod wpływem narkotyków. To też nie jest samo w sobie złe, tylko po prostu może być, nie wiem, mniej zrozumiałe, bardziej chaotyczne i tak dalej, i tak dalej. Dotąd znany jako autor literatury pokątnej, nazywanej przez krąg Adama Michnika literaturą jako taką, napisał książkę o Antonim Macierewiczu, książkę śledczą. Oto pan Piątek zbudził się z pijanego i narkotycznego z widu i napisał książkę śledczą o Antonim Macierewiczu, w której sugeruje, że Antoni Macierewicz to nieomal szpieg rosyjski. Pokazuje... Znaczy, ja nie wiem, czy Gadowski w ogóle czytał tę książkę, skoro takie głupoty opowiada. Nigdzie w książce nie ma takiej tezy, że Macierewicz jest szpiegiem. Tylko, że Macierewicz poprzez różne organizacje i fundacje, osobiste kontakty, jest powiązany z ludźmi, którzy są związani z wojskiem, z rosyjskim wywiadem wojskowym, z mafią sołceńską, z byłym kongresmenem D'Amato ze Stanów Zjednoczonych, który lobbuje bardzo, jest lobbystą w tym momencie i bardzo lobbuje za ociepleniem kontaktów z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą z tego środowiska też właśnie senatora, byłego senatora D'Amato wywodzi się Trump, który wszyscy wiemy o tym, że ma dosyć dobre zdanie o Putinie i o Rosji. Tak? A Putin oficjalnie był w KGB, natomiast nieoficjalnie nie wiemy, czy... Bo jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Wywiad wojskowy w znakomitej większości we wszystkich krajach jest czymś, co jest ukryte. Bo tak jak mamy, kiedy my się dowiedzieliśmy o WSI tak naprawdę, o WSI dowiedzieliśmy się w momencie, gdy Macierewicz ogłosił, że to rozpieprzy. Wcześniej ludzie, którzy nie byli zainteresowani, którzy nie siedzieli w temacie, nie wiedzieli o tym, że w ogóle istnieją wojskowe służby informacyjne, czyli kontrwywiad wojskowy.
tak jak w znakomitej większości, my nie zdajemy sobie na przykład sprawy z tego, że te wszystkie cywilne agencje wywiadowcze mają swoje odpowiedniki wojskowe, o których się nie mówi. Tak? No bo jeśli CIA prowadzi śledztwo, CIA kogoś tam ściga i tak dalej, no to bardzo rzadko się mówi też o tym, że często te sprawy, które są publicznie pokazywane jako kwestie na przykład CIA, tak naprawdę są sprawami wywiadu wojskowego. Tylko że cywilna służba wywiadowcza też pełni rolę takiego parawanu. Takiego parawanu i takiego transparentu. Jeśli coś dzieje się niepokojącego, gdzie są zaangażowane służby tajne, to zawsze na świecznik jest wystawiona służba cywilna, bo może, natomiast służby wojskowe są zawsze kitrane. Dlatego, że tu wchodzą jakby też inne, to jest naturalne, to nie jest nic złego w tym, tak? Mówimy o nieco innych poziomach, że tak powiem, sprawowania władzy. Więc te agencje wojskowe, wywiadowcze czy kontrwywiadowcze, one są też, muszą być bardziej ukryte, bo dotykają innych kwestii, dotykają kwestii obronności, wewnętrznej stabilności. Tu nie chodzi o sam kontekst WSI, Bartek, tylko chodzi o to, że tak naprawdę bardzo dużo ludzi dowiedziało się o WSI w momencie, gdy było ono rozwiązywane, czyli zostało to podane do opinii publicznej. O tym, że w ogóle kontrwywiad wojskowy w Polsce funkcjonował, wiedziało niewiele osób z opinii publicznej. Tylko zainteresowani wiedzieli, tak? I ci, którzy gdzieś tam się doszukiwali tych rzeczy. Natomiast o tym, co tak naprawdę robiło WSI, no nie wiem, czy się dowiemy kiedykolwiek, co wchodziło w zakres działań. Pomijając oczywiście już to, że to, co zrobił Macierewicz, było skwitowane w świecie jakby wywiadowczym na Zachodzie parsknięciem, znaczy najpierw ludzie się zapali za głowę, tak, że jak można taką rzecz w ogóle zrobić, a później po prostu totalna kompromitacja. Totalna kompromitacja, bo pomijając to, że lista agentów, która była upubliczniona, zawierała oprócz agentów, jeszcze ludzie, którzy agentami nie byli, ale to jakby... Dobra, to wróćmy do tego, co mówi Gadowski. To są zwykłe ataki personalne, to nie ma nic do czynienia. On nie dyskutuje z tym, o czym Piątek pisze, tylko próbuje podważyć jego wiarygodność. Natomiast tak jak mówię, jeśli sięgniecie po tą książkę i sobie popatrzycie na linki, bezpośrednie linki do dokumentów, które Tomek dostarcza w tej książce, to też te informacje, o których on mówi, się potwierdzają. Natomiast to, że on znalazł w ogóle powiązania, tak, że je powiązał ze sobą i uzasadnił, skąd te powiązania się biorą, to jest robota śledcza. Tak? On nie zakłada niczego z góry. On po prostu szuka tych dokumentów, szuka między innymi powiązań osobowych, kapitałowych i tak dalej i wyciąga wnioski. Tak? Ci ludzie są oficjalnie i jawnie związani z rosyjskim wywiadem wojskowym. Ci prawdopodobnie są związani. To są ludzie, którzy zostali otwarcie i jawnie zweryfikowani jako współpracownicy UB i są to znajomi, bliscy współpracownicy albo gdzieś tam przez trzecią rękę, czwartą fundację i piątą firmę powiązani z Macierewiczem. Nigdzie w książce nie pada o tym, że Macierewicz jest szpiegiem, tylko że ma bardzo szeroko zakrojone kontakty w tym środowisku. Bo jeśli poczytacie sobie też o mafii sołceńskiej, czyli o największej rosyjskiej mafii na świecie, to jest mafia, która została stworzona przez radziecki wtedy jeszcze wywiad wojskowy. I to jest mafia, która w Stanach Zjednoczonych zarabiała pieniądze na to, dolary, po to, żeby ułatwić pracę w Europie GRU. Co napisałem, to nie poprawiam. Mądry, bo czyta czat i kradnie wartość intelektualną. No pewnie, że tak. Najlepsze jest to, że będziesz miał dowody, bo jak wrzucę film na YouTubie, to czat jest zapisany i będzie widać, że kradnę twoją własność intelektualną. Ścisłe związki Antoniego Macierewicza z Siemionem Mogilewiczem, mylnie tytułując Mogilewicza rosyjskim przestępcą. Mylnie. Mylnie.
O tym, że Mogilewicz jest przestępcą, to pisało chyba pół świata, jeśli chodzi o media głównego nurtu. Pomijając oczywiście to, że siedział kilkukrotnie w więzieniu za to, co robił. Ale mówię, sięgnijcie po tą książkę, bo zobaczycie, jaką nieuczciwą szują jest Gadowski w momencie, gdy takie rzeczy mówi. Lewicz nie jest rosyjskim przestępcą, tylko ukraińskim. Dobra, ja nie mogę tego, nie będę tego dalej oglądał. Co to? Jest rosyjskim szpiegiem. Jest rosyjskim przestępcą, dlatego że w momencie, gdy dochodził do swojej władzy, dochodził do swojego poziomu jakby w rangach przestępczych, nie było Rosji, bo Związek Radziecki. Był Związek Radziecki, on był powiązany z Bogatynem, który założył pierwszy komercyjny bank w Polsce i prali pieniądze ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. To, że dzisiaj Ukraina jest wolna, powiedzmy, a on jest pochodzenia ukraińskiego, to trochę tak jakby powiedzieć, że nie wiem, że żona Donalda Trumpa nie jest amerykańską żoną amerykańskiego prezydenta, bo sama nie jest Amerykanką. To taki trochę debilizm, tak? Co z tego, że on jest pochodzenia ukraińskiego, że się urodził na Ukrainie? Skoro całkowicie i we wszystkim siedział w Rosji Radzieckiej i dla tej Rosji Radzieckiej pracował jako przestępca. Oj, co za bullshit. Dobra. Idziemy do lżejszego tematu. Powiem tak, jeśli chodzi o polskie grupy zorganizowane, to w tej książce jest taka teza, że w znakomitej większości polska przestępczość zorganizowana była organizowana przez mafię rosyjską. Że te rzeczy, które oni robili na terenie Polski, czyli jakieś tam haracze, prostytucja i tak dalej, trochę handlu narkotykami, to były rzeczy, na które mafia sołceńska, czyli mafia rosyjska, pozwalała polskim przestępcom. Natomiast grubsze tematy zawsze były wykonywane z polecenia albo na polecenie mafii rosyjskiej. Czyli handel ludźmi, nie wiem, te rzeczy, które już wymagały współpracy międzynarodowej albo wchodziły w grę bardzo duże pieniądze. Pranie pieniędzy i tak dalej, to wszystko te rzeczy były robione albo musiała być zgoda Rosjan, albo były to robione wprost na zlecenie Rosjan. Natomiast gdzieś tutaj na naszym podwórku jakieś tam kradzieże, sułtanerstwo, takie rzeczy, to po prostu Rosjanie powiedzieli, róbcie u siebie co chcecie, tylko nie wchodźcie wyżej. Jeśli wejdziecie wyżej, musicie nas zapytać o zgodę. Taka teza jest w książce, nie wiem ile jest tam prawdy. Natomiast z tego, co ja się orientuję, to nawet chyba Massa wspominał o tym, że rezydenci mafii rosyjskiej w Polsce byli bardzo szanowani w środowisku gangsterów. Byli zapraszani na śluby, na chrzty i tak dalej dzieci tych wysoko postawionych gangsterów polskich. Także to były osoby bardzo ściśle ze sobą związane, jeśli nie relacjami przestępczymi, to na pewno osobiście. Opowiem ci bajkę. Taki szum jak tu, taki szum jak tu, to tradycja stara jak świat. I uśmiech tu lżej, więc się śmiej i śmiej, młodszy jesteś tu o wiele lat. Karuzela, karuzela, na Bielanach co niedziela, śmiechu beczka i wesela, a muzyczka, muzyczka nam gra, jak przyjemnie, gdy świat kręci się w koło. Nie wiem, czy... Powiem wam tak, ja jestem cały czas zadziwiony i zaskoczony tym, jakimi kretynami są ludzie, którzy kupują tego typu argumenty, że skoro Ziemia pędzi tak szybko, to niemożliwym jest to, żebyśmy my tego nie czuli. Tak? A jednocześnie wsiadają do pociągu, który porusza się przeciętnie 4 czy 5 razy szybciej, niż oni sami są w stanie się poruszać,
I nie są zdziwieni, że tak naprawdę nie czują tego pędu. Bo gdyby ich posadzić na przykład w tych japońskich pociągach super szybkich, w życiu by nie poczuli, że się poruszają. W życiu by nie poczuli, że jadą. Dlatego, że znajdują się w zamkniętym systemie, w tym sensie, że podejrzewam, że gdyby nie widzieli przemieszczającego się za oknem pejzażu, nie wiem, czy widzieliście ten filmik z tej japońskich kolei, że szklanka, telefon jest na storc postawiony na oknie i szklanka z wodą. Nie ma żadnych drgań. Te pociągi są tak bezszelestne i tak idealnie są równe. Tak, czujesz przyspieszenie w momencie, gdy startujesz, a nie w trakcie jazdy. Bo w momencie, gdy już się poruszasz, to już tego chyba, że się zmienia prędkość, tak? Natomiast jeśli prędkość jest stała, to nie czujesz tego. Dlatego, że znajdujesz się w zamkniętym systemie, który się porusza ze stałą prędkością. Z tym mamy do czynienia w przypadku Ziemi, tak? Jest to zamknięty system, który porusza się ze stałą prędkością. Więc my jakby w środku tego systemu nie będziemy czuć tego pędu, tylko że poruszamy się razem z Ziemią. No, ale trzeba... Trzeba jakby rozumieć pojęcie przyspieszenia i bezwładu i wiedzieć o tym, tak? Że jeśli znajdziesz się w bańce, która będzie się poruszała za stałą prędkością, to oprócz momentu startu i ewentualnego hamowania, pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami tej prędkości nie będziesz odczuwał. Jeśli nie dojdą inne czynniki, które wskażą na to, że się poruszasz z jakąś tam prędkością, to ty nie będziesz tego odczuwał. Możemy sobie teraz wyobrazić pojazd, który będzie się poruszał dookoła Ziemi ze stałą prędkością. Już na zawsze, tak? Będzie w nim siedział człowiek. To ten człowiek poczuje tylko moment startu i później już, nie wiem, no to może być nawet pokój, w którym będzie miał wszystko, co jest potrzebne do życia. I on nigdy, jeśli nie otworzymy okna, się nie zorientuje, że się porusza. Tak? Jeśli go włożymy jako dziecko i ruszymy tym pojazdem i on będzie się poruszał z prędkością 120 czy 150 km na godzinę, ciągle, dookoła Ziemi, czy w kółko, czy whatever, czy w kółko może nie, bo małe kółko, tutaj dochodzą jeszcze siły odśrodkowe i tak dalej. Natomiast jeśli jako dziecko wsadzimy go do tego pojazdu i ten pojazd sobie ruszy po linii prostej, będzie sobie jechał ze stałą prędkością, to ten człowiek urośnie, dojrzeje i umrze, nie wiedząc o tym, że się porusza, jeśli go o tym nie poinformujemy przy pomocy innych zmysłów. Nie będzie w stanie rozpoznać, że się porusza, dlatego że nie czuł momentu startu. I to jest na Ziemi. Z tym mamy do czynienia z Ziemią. Tak, ale wszyscy byśmy poczuli, jakby Ziemia zahamowała, tak? Albo jakby przyspieszyła. O świat cały, ty i ja. Ach, jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Karuzela, karuzela. Tak, bo te chore zjeby chciałyby, żeby, skoro Ziemia się porusza tak szybko, to żeby on mógł swoją pustą głowę, kurwa, z tymi, pustą głowę z łupieżem wystawić za okno i poczuć pęd kosmosu dookoła się. Co za debile. Nie, to nawet nie trzeba do teorii względności się odwoływać. Tutaj wystarczy proste obserwacje, bo oni, słuchajcie, co jest znamienne dla płaskoziemców, że oni odrzucają coś, czego nie potrafią sami udowodnić, czego nie potrafią sami jakby na własne oczy doświadczyć. Tylko że doświadczają tego codziennie, tak? Doświadczają tego codziennie, ale to odrzucają, dlatego że to jest cherry picking, to jest bzdura, tak? Tu teoria zgodności nie jest potrzebna, wystarczy zwykła obserwacja. Na przykład polegająca na tym, że w momencie, gdy znajdujemy się w pociągu, podskoczymy do góry, tak? Jeśli
rzeczywiście to, o czym oni mówią, powinno mieć miejsce, to powinniśmy zostać w tym miejscu, w którym skoczyliśmy względem Ziemi, a nie poruszyć się razem z pociągiem. Koniec, kropka. I to jest koniec eksperymentu. No, dlatego oni w pociągach się nie siedzą, boją się. Bo według niego, jeśli pociąg idzie ze 100 km na godzinę i on zacznie biec do przodu, to jakby będzie się poruszał szybciej niż pociąg. Niedziela, śmiechu beczka i wesela, karuzela, karuzela, na Bielanach co niedziela, karuzela, karuzela. Słuchajcie, to jest akurat dobre, tak? No bo sceptycyzm właśnie polega na tym, że jeśli ktoś ci przedstawia jakąś teorię, hipotezę, czy coś ci proponuje, to zadajesz pytania. Tylko wiecie, o co chodzi. Czasami jest tak, że samo zadawanie pytań jest zmarnowaniem czasu. Jest zmarnowaniem czasu, jest głupim zadawaniem pytań. To nie chodzi o to, że te pytania są głupie. Tylko jeśli możemy czegoś doświadczyć, możemy coś sprawdzić, natomiast ktoś odrzuca tą możliwość albo nie chce tego sprawdzać, tylko woli wszystko kwestionować dookoła i nie słuchać żadnych argumentów, to jest głupie zadawanie pytania, bo te pytania wcale nie muszą być głupie, bo mogą prowadzić do nauki, do tego, żebyśmy sami odnaleźli jakąś wiedzę czy informację. Natomiast jeśli to jest tylko i wyłącznie zadawanie pytań po to, żeby kwestionować to, co jest dookoła nas i nic więcej, i na tym się kończy nasza rola, to jest głupie zadawanie pytań. I podkreślam, to nie chodzi o to, że zadawane są głupie pytania, tylko czasami zadajemy głupio pytania, nie głupie. Głupio. Tyle. Jak ostatnio też napisałem trochę w innym temacie, na Steamicie ten komentarz odnośnie rzekomej debaty pomiędzy ewolucjonizmem i kreacjonizmem, tak? Że nie ma tak naprawdę takiej debaty, że to jest debata, którą wymyślili kreacjoniści po to, żeby zdyskredytować teorię ewolucji. Nie ma czegoś takiego jak ewolucjonizm. To jest ściągnięcie teorii ewolucji do poziomu poglądów. I oczywiście cała dyskusja to nie jest istotne. Natomiast zobaczcie, że wszystkie debaty, które są, które mają się odbywać albo które są zapowiadane między kreacjonistami, a zwolennikami teorii ewolucji, to są rzeczy, które są inicjowane ze strony kreacjonistów. Żaden rozsądny biolog czy człowiek, który jakby wie, że teoria ewolucji jest faktem, nie powie, dobra, kreacjonisto, pogadajmy. No jest bez sensu. Jedyny argument, jaki pozostał płaszczaką, to brak dowodu na to, że powierzchnia wody zakrzywia się na dużym obszarze. Tak. To jest dla nich powód, żeby wierzyć, że Ziemia jest płaska. Nawet nie tłumaczą zachodu Słońca, no bo się nie da wytłumaczyć. To w teorii płaskiej Ziemi Słońce nie powinno zachodzić, tak? Tyle. Że poprosili go o wyjaśnienie na wyliczenie odległości Słońca od Ziemi, ale ten im wytłumaczył, że robi się to z Pitagorasa, a nie problem z kłamstwem. O, Jezus, co ty żeś tam Korneliusz wysłał? Korneliusz, ale ty przeczytałeś, co to jest? To nie jest teoria ewolucji. Ale nie w tym kontekście, który jest używany jako alternatywa dla kreacjonizmu. Ewolucjonizm w naukach społecznych. Nie w odniesieniu do biologicznej ewolucji, więc można powiedzieć, że ewolucjonizm jest czymś w rodzaju, nie wiem, darwinizmu społecznego, tak? Czyli próbą przeniesienia reguł ewolucji na rozwój, postęp i społeczności, cywilizacji, tak? Postępu. Dobra. O, dawno nie było.
Także okej, akceptuję to, że istnieje pojęcie ewolucjonizm, natomiast nie odnosi się ono do biologicznej teorii ewolucji. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym Was bliżej zapoznać z węglem. Kiedyś za komuny było takie przysłowie. Bartek, ale jak to Aristoteles wziął Pitagorasa i wyznaczył na jego podstawie odległość do słońca? Polska węglem stoi. Czy rzeczywiście Polska węglem stoi? Otóż muszę Wam powiedzieć, że tak. Polska jest jednym z najbogatszych krajów, jeżeli chodzi o węgiel. Nie tylko w Europie, a może i w świecie. Z czasów komuny... Dobra, od razu sprawdzimy tę informację. Tak wiecie, no żebyśmy mieli odniesienie. Wydobycie węgla. Węgiel na świecie. Zobaczymy. Pa, ale nie... potwierdzone zasoby 125 miliardów ton, 90 miliardów, 270 miliardów w Rosji, 270 miliardów ton w USA. Nie wiem, czy Polska ma, więcej niż USA, Rosja czy Chiny węgla. Nie, tu jest pewnie nigdzie kurwa nie będzie napisane, bo no pewnie nie będzie. A mój telefon, dobra. No bo ten, dobra. Nie wiem. Nie ma takiej informacji. Ale nie sądzę, żeby to była prawda. No to, że mamy dużo węgla, to nie znaczy, że mamy zasoby największe na świecie. Było coś takiego? Tak, też tak uważam, że jeśli w Polsce zamiast ziemi byłby węgiel, to i tak chuj w porównaniu do Chin, Rosji czy USA. Jak RWPG. W ramach tego RWPG wysyłaliśmy do Rosji pełne wagony. Tysiące, może miliony wagonów węgla. Rosjanie brali to w ramach wzajemnej pomocy gospodarczej i zasypywali tym doły. Doły, dziury, to co popadło. A teraz Rosjanie nam ten węgiel sprzedają, a my go po prostu jak grzeczne dzieci kupujemy, gdyż likwidujemy wszystkie nasze kopalnie. Okej. Problem z polskimi kopalniami węgla nie polega na tym, że nie wiem, Rosja jest temu winna czy coś, tylko problem była i nadal jest dzika prywatyzacja i to, że jakby ten sektor wydobycia węgla, z tego co ja się orientuję, on był wyjęty z tej prywatyzacji. Zobaczcie, że... Znaczy, ja nie znam dokładnie historii. Natomiast moim zdaniem zbyt długo władzę i jakby dyspozycję nad sektorem węgla był w rękach polityków i rządu. Przegapiliśmy moment rozwoju technologicznego właśnie przez politykę, w moim odczuciu.
Zobaczcie, co się dzieje, nie wiem, z tego co się orientuję, chyba w Czechach. Kanadyjska czy hiszpańskie firmy wydobywają węgiel według najnowszych technologii i to są bardzo rentowne przedsiębiorstwa. W Polsce ni chuja. W Polsce wydobycie węgla jest nierentowne. Dlatego, że przede wszystkim korzystamy ze starych technologii, bo nikt nie miał, nie było potrzeby jakby inwestycji, no po co inwestować, tak? To, że Rosja czy Związek Radziecki w taki sposób postępował z naszymi zasobami, to też wiemy, bo to też są fakty, że po prostu tam, gdzie się dało, to oni po prostu brali, no, tam, gdzie mogli. Przecież to, co miało miejsce chociażby w Karlinie na Pomorzu, to nie wiem, czy słyszeliście o tym, że tam w latach 60. czy 70. znaleziono bardzo dużo złoża ropy naftowej. Tam był w ogóle wystrzelił szyb. Ta ropa się zaczęła rozlewać, no i Ruscy stwierdzili, że no kurwa, no nie może tak być. Nie może tak być i przyjechali i zalali wszystko betonem. Dzisiaj w tamtym rejonie już zaczęto, i to bardzo, bardzo sprawnie i ekonomicznie, odzyskiwać z tych złóż gaz ziemny. Tam praktycznie te miejscowości Karlino, Białogard i tak dalej, one są praktycznie chyba całe już w tym momencie gazowane, że tak powiem, czyli zasilane gazem z tych złóż. Natomiast nie wiem, dlaczego do dziś nikt nie do tej ropy się nie dobrał z powrotem. Nie wiem, co tam się zadziało, natomiast te złoża ropy wcale nie były takie małe, skoro Rosjanie kazali to zalać, bo zaburzyłoby to jakby ich sprzedaż ropy do nas. Więc o tym też możecie przeczytać, że ropa na Pomorzu jest. Właśnie w tych rejonach Białogard, Karlino. I tam też ten szyb naftowy, w którym tą ropę odkryto, został po prostu zalany betonem przez Związek Radziecki. I chuja, no. Bo jak to? Polak ma zarządzać kopalnią, Polak to jest niełóg, Polak to nic nie potrafi, Polak to wszędzie tylko widzi straty. Może nie Polak, a może taki kurewski Chazar, który nam... A już, lecimy w teorię spiskowe. Zarządza. Wszędzie będą widzieć straty po to, aby pozbawić nas tego, co było nasze, co jest nasze jeszcze, a wkrótce już nie będzie nasze. Szanowni Państwo, Krupiński, następna kopalnia, prawdopodobnie już jest w zamysłach kacyków z wiejskiej sprzedana. Z tego, co mi jest wiadomo, to Anglicy są takim, wiecie, kupcem, a wiadomo... Słuchajcie, ale co w tym złego? Powiem Wam tak. Jedyna rzecz, która będzie zła, to w moim odczuciu będzie to, że prawdopodobnie będą musiały się nieco się zmienią, nie wiem czy na gorsze, warunki pracy górników, tak? Jeśli sektor cały zostanie sprywatyzowany pod względem jakby technologii wydobycia, no bo to o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby całkowicie zamknąć taką kopalnię, czy żeby po prostu technologia wydobycia się zmieni, technologie te pójdą do przodu i tych górników będzie potrzeba mniej, prawdopodobnie nie będą musieli otrzymywać aż takich przywilejów. Więc te warunki będą się musiały zmienić, no bo dzisiaj tak naprawdę górnik trochę popracuje i wiecie, nie? Średnią krajową ma. No nie są, nie jest zawód, to jest zawód wyczerpujący, ja to rozumiem, że te przywileje istnieją, natomiast technologia, która jest dzisiaj dostępna do tego, żeby taki węgiel wydobywać, nie wymaga aż tego. Natomiast nie ma nic złego w tym, że zachodnie przedsiębiorstwa biorą jakąś branżę, czy jakiś rynek, czy jakąś, czy cokolwiek innego i zaczynają wprowadzać swoje standardy i sprzedawać u nas coś, tak? Nawet jeśli to jest nasze. Zobaczcie przykład Biedronki, która jest hiszpańską firmą, której sprzedawane są w znakomitej większości, to ostatnie miesiące pokazały, bo Lidl i Biedronka na zmianę się kłóciły, jaka część ich asortymentu pochodzi od Polaków. I się okazało, że bardzo duża część, że tak naprawdę rzeczy, które przywożone są z zagranicy, jeśli chodzi o spożywcze artykuły, to
kot napłakał. Tam naprawdę znakomita większość, jeśli nie większość zdecydowana produktów spożywczych, to są produkty polskie. Kto jest największym płatnikiem podatku CIT w Polsce, jeśli chodzi o handel? No kurwa, Biedronka. Biedronka zapłaciła najwyższy podatek za zeszły rok, jeśli chodzi o całą branżę handlową. I co? I to nie ma znaczenia. To dla nich nie ma kurwa znaczenia. To nie ma znaczenia, że oprócz tego, że dają pracę Polakom, płacą w Polsce podatki dochodowe dla tych ludzi, płacą ZUS, płacą wszystko, dają im pracę, często gwarantują, teraz w związku z tym, co się dzieje na rynku pracy, że brakuje pracowników, często oferują zakwaterowanie dla ludzi i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego jeszcze płacą normalnie podatki dochodowe od całego przedsiębiorstwa, czyli te CIT-y. Co to ma za znaczenie, że to jest firma hiszpańska? Skoro kupuje od polskich chłopów, rolników, przetwórców żywność, sprzedaje ją Polakom, daje Polakom zarobić i płaci najwyższe w Polsce podatki od przedsiębiorstw. Gdzie tu jest jakby, gdzie tu jest ten haczyk, który mówi o tym, że skoro to jest hiszpańska firma, to jest to źle? Że to, że zyski wyprowadzają? Ale teraz sobie wyobraźmy, że jest to polska firma, zarząd jest w 100% polski i zyski są dzielone między udziałowców, którzy jadą na wakacje za te pieniądze. Kurwa, dokładnie to samo, bo zysk został wyprowadzony za granicę. Nie ma to znaczenia, kto jest właścicielem jakiej marki. O ile w Polsce, jeśli... Znaczy chore jest to, że takie firmy wchodząc do Polski i powiedzmy tworząc miejsca pracy, czy portugalska, chuj tam, no wiemy o co chodzi. Ma znaczenie to, jeśli jakaś sieć czy jakaś duża firma wchodzi do Polski i dostaje jakąś dotację, zwolnienie z podatków długoterminowych i tak dalej, to jest złe działanie na niekorzyść państwa. Nie to, że oni są, tylko to, że ich się traktuje preferencyjnie na wejście. To jak to było z Carrefourami i Tesco w momencie, gdy zaczęły wchodzić do Polski, były zwolnione z podatków. Przecież w Polsce nie byłoby dwóch sieci sprzedaży artykułów elektronicznych, Saturn i MediaMarkt, gdyby nie to, że przez pierwsze, nie wiem, 2 czy 3 lata, czy 5 nawet, taka firma nowa, która wchodzi, otwiera jakąś tam liczbę sklepów, jest zwolniona z podatków. Bo weszło w MediaMarkt, skończył się okres ochronki, kurwa, stworzyli Saturna, żeby sobie odbić. To jest jedna firma tak naprawdę. I to, że tak traktujemy wchodzących, nowych wchodzących na rynek przedsiębiorstw... Także traktujemy wchodzących na polski rynek inwestorów zagranicznych w taki preferencyjny sposób jest bardziej szkodliwe niż to, że oni tu są, zarabiają pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Tak, słowiański węgiel, oczywiście, że tak. Słowiański węgiel jest 2 razy bardziej energetyczny niż... 2 razy bardziej energetyczny niż każdy inny. Skybreaker, pewnie, że tak. No to jeszcze, ja będę w ogóle dla was coś szykował specjalnego, jak już wszystko ruszy, także spokojnie. Nawet będzie się wam opłacało przyjechać specjalnie po to. Wiadomo, kto za tymi cholernymi herbaciarzami stoi. Nie będę mówił, ale będę mówił o tym, co zrobić, aby temu wszystkiemu zapobiec. I oczywiście Adolf Kudliński ma receptę. Co zrobić, żeby zapobiec zapaści rynku energetycznego czy rynku wydobycia węgla? Oczywiście nieistotne jest to, że tęgie głowy pewnie nad tym siedzą. Drugie tęgie głowy myślą, jakby najwięcej z tego wyciągnąć kasy, zanim to wszystko pierdolnie. Bo w polskich rękach to pierdolnie. Ale dlatego, że Polacy, niektórzy nadal mają taką skłonność, że skoro naszą cechą jest kombinowanie, to kombinujmy. To jest problem. Problem nie jest to, że my potrafimy kombinować. W sytuacjach krytycznych, stresowych czy wymagających innego podejścia jesteśmy dosyć dobrze, że tak powiem, mentalnie umocowani do tego, żeby obchodzić pewne ograniczenia i tak dalej. Problemem jest to, że Polak jest tak mentalnie skonstruowany, że niezależnie od tego, czy ta kombinacja jest potrzebna, wymagana, czy nie, on będzie kombinował. I to się przekłada zarówno na poziom mikro, jak i na poziom makro. To jest problem. Tego, że
jakby ta granica pomiędzy tym, kiedy kombinacja jest konieczna i pożyteczna, kiedy jest po prostu zupełnie bez sensu, niepotrzebna i wręcz zaczyna być szkodliwa. Nadal w wielu głowach tej granicy nie ma. I po prostu kombinujemy wszędzie i zawsze. I to jest największy problem, który dotyczy polityków, biznesmenów, jakkolwiek ich zwał, przedsiębiorców i obywateli. Na szczęście ta sytuacja się to powoli zmienia, tak? Bo coraz więcej widać ludzi, którzy doskonale sobie zdają sprawę, że kiedy funkcjonowanie zgodnie z regułami jest korzystniejsze niż kombinowanie, a że kombinacja, czy umiejętność kombinowania i obchodzenia pewnych reguł i tak dalej, najlepsze rezultaty daje wtedy, kiedy jest wymagana, a nie wtedy, kiedy można. Ale Bartek, ona nie musi być w polskich rękach. Bartek, ona nie musi być w polskich rękach. Polska powinna być właścicielami złóż. Nie musi być właścicielem czy zarządzająca firmami. Bo jeśli my jesteśmy właścicielem złóż, które wydobywają Anglicy, Hiszpanie, Chińczycy i tak dalej, to oni nam muszą zapłacić za każdą tonę wydobytą z ziemi. Oprócz tego, że zapłacą podatki. Można to obejść, można to podejść inaczej, tak? W momencie, gdy całą branżę węglową wrzucasz do jednego worka i mówisz, 70% musi być, 70% całej branży musi być w rękach polskich, bo inaczej dupa, no to masz sytuację taką, jak mamy dzisiaj. Że jest to nieumiejętnie, niekorzystnie, po kombinatorsku, kurwa, i z politycznym przekąsem konsumowane. Do takiego stopnia, że się zawala. Natomiast jeśli powiemy, cały węgiel, który jest w polskiej ziemi, jest polski, jeśli ktoś chce ten węgiel wydobywać, zapraszamy, natomiast pamiętajcie o tym, że za każdą wydobytą tonę musicie nam zapłacić X, plus oprócz tego jeszcze podatki i tak dalej, i tak dalej. Czyli normalnie zakładacie firmę, inwestujecie, nie ma problemu, dogadujemy się, natomiast pamiętajcie, każda tona was kosztuje ekstra, bo to jest nasz węgiel. Więc w moim odczuciu, znaczy ja wiem, że to nie jest rozwiązanie idealne. I to jest takie rozwiązanie, które mi teraz przyszło do głowy i tak po prostu sobie strzelam. To nie chodzi o to, że ja uważam, że to jest rozwiązanie, które by się sprawdziło, tylko może na pewno zorganizować to tak, że Polska na tym nie straciła, a jeszcze zyskała. Mimo tego, że branża, w sensu stricte, cały segment... Nerwus, jak i u... Otwarto. Że cały segment, cała branża nie musi być w rękach polskich. Wystarczy, że mamy rękę na zasobach samych. I mówimy, okej, tutaj mamy nasze, nie wiem, 50 milionów ton węgla. A jeśli chcecie ten węgiel wydobywać, proszę bardzo. Wchodzicie, wydobujecie, a my patrzymy wam na ręce, bo to jest nasz węgiel. I wy nam płacicie za każdą tonę, którą wyciągniecie z ziemi. Jeśli przyjdzie inwestor, który powie, ok, Polska chce X, a my ten węgiel sprzedamy za X plus N i się nam to nadal opłaci po opłaceniu podatków, mamy nowe technologie, wchodzimy i robimy, bo jest biznes, bo można zarobić. W Polsce się w ten sposób nie patrzy, tylko się patrzy, musimy mieć całą branżę i musimy pilnować całej branży, bo inaczej, bo to jest sektor bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Nadal ta głowa jest jednak w moim odczuciu trochę zamknięta, tego, że tak za wszelką cenę musimy chronić te zasoby, które tak naprawdę, jak są chronione, ale nie wykorzystywane, to po prostu sobie leżą w ziemi. Czy już piszę o definicji ideologii na Steamicie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie piszę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest likwidacja kopalni. Otóż zapoznam was troszeczkę bliżej z tym tematem. W latach 90. w Polsce pracowało 430 tysięcy górników. Obecnie pracuje 70 tysięcy górników. Nie, no właśnie o to chodzi, tak, Bartek, że jeśli ktoś rozsądny zarządza zasobami naturalnymi w Polsce, to nie ma znaczenia, kto wydobuje, kto wydobywa ten zasób. Nie ma znaczenia, kto handluje i tak dalej. Jeśli ktoś rozsądny mówi, wiemy, ile tego węgla mamy, będziemy wam patrzeć na ręce, jak go wydobywacie i będziemy was kasować za każdy kamyk, który wyciągniecie. Zróbcie sobie bilans. Jeśli wam się to opłaca, zapraszamy, możecie wiercić i wydobywać.
Tak, o to właśnie chodzi. My im sprzedajemy węgiel, który mamy w ziemi. A oni go sobie wyciągają i sprzedają dalej. Skoro nie mamy tej technologii, nie chcemy w to inwestować, a można zrobić to w ten sposób. Tak? To jest trochę tak, jakbyś, no, jak na przykład jest koleś, który ma ogromny sad i po prostu nie opłaca mu się i nie chce zatrudniać ludzi po to, żeby tylko zebrać te jabłka, wywieźć na targ i samemu je sprzedać. Tak? Tylko mówi, słuchajcie, na targu jabłka kosztują po 2 zł za kilogram, ode mnie możecie kupić te jabłka za 80 groszy pod warunkiem, że sobie przyjdziecie i sami zerwiecie. Tak? I stoi przy bramie z wagą. I ludzie sobie po prostu przychodzą, mają drabinki, mają koszyki, wchodzą sobie na drzewa, zrywają te jabłka i rozumiecie ten mechanizm? Taki sadownik nie musi zatrudniać ludzi sam, kupować wszystkiego sprzętu, gwarantować kwaterunku jakimś pracownikom sezonowym i tak dalej, po to, żeby zebrać jabłka i zarobić na tym, tak? On może po prostu powiedzieć, jabłka o połowę tańsze, ale musicie je sobie sami zerwać. I on cię, gdy uruchomi dobrą maszynę, która poinformuje o tym ludzi, że można zapłacić 50% mniej, i nie twierdzę, że tak by było, tak? No bo komu by się chciało jechać gdzieś w Polskę do sadu i zrywać jabłka, żeby zarobić złotówkę na kilogramie, tak? Podejrzewam, że tacy by byli. Bo nawet jeśli ja te jabłka sam zbiorę i odkupię od niego za połowę ceny, to później dorzucę 25% i sprzedam i tak taniej niż jest w innych sklepach. Widzicie, można to ogarnąć, posiadając zasób i mówiąc, ja mam coś do sprzedania, co jest na drzewach. Nie chce mi się, ja nie mam potrzeby takiej, żeby to zrywać. Natomiast jeśli wy chcecie to zerwać, sprzedać dalej, czy samemu skonsumować, no zapraszam, tu jest cena za kilogram. To samo można zrobić z innym zasobem, tak? Naturalnym. Można, jeśli się chce. Natomiast sytuacja wygląda dzisiaj tak, że ta branża węglowa, ona nie dlatego jest nieudolna i nie dlatego wygląda tak, jak wygląda i upada, bo ktoś rozsądny o tym myśli, tylko oni myślą cały czas o tym, jak najwięcej z tego kasiory wyrwać. Jak najwięcej kasy wyrwać z branży. Obsadzić stanowiska politycznie, trochę się pokłócić, jak się uda, to gotowe już przedsiębiorstwa sprzedać jak najdrożej i wziąć dywidendę i tak dalej. To jest bzdura. To jest rzecz, która powoduje to, co jest, no, upadek całej branży. Wszystko poszło na bruk. A jeśli chodzi o ograniczenie ilości górników, to mimo tego, że ja mówiłem o tym, że ta technologia nie poszła tak daleko do przodu jak na zachodzie, to ona jednak poszła do przodu. I może nie największy wpływ na zmniejszenie się tej ilości miał zamknięcie kopalni, a jakby technologia też ma na to na pewno wpływ. Także... bo jeśli, wracając do tej analogii jabłek, tak? Jeśli ja bym miał sad, z którego zbieram rocznie, w sezonie zbieram na przykład 200 kilo jabłek. Abstrakcyjny przykład spod dużego palca, tak? Ale nie stać mnie na to, żeby zatrudnić ludzi, którzy mi w ciągu tygodnia zbiorą całe 200 kilo, tylko stać mnie na to, żeby wynająć ludzi, którzy mi zbiorą połowę tego, tak? Druga połowa pójdzie mi na zmarnowanie, no bo nic z tym nie zrobię. Więc dzielę sobie ten sad na połowę, z jednej połowy zbieram sam i sprzedaję po 2 zł, drugą połowę udostępniam ludziom, którzy chcą sobie sami zerwać te jabłka, za połowę ceny, tak? W innym przypadku ta połowa sadu idzie do zmarnowania, bo te jabłka spadną, zgniją, do widzenia, tak? Tu można zastosować bardzo różne kombinacje tego, w jaki sposób zarządzić samym zasobem, w taki sposób, żeby nie stracić, bo tu nie chodzi o to, żeby jak najwięcej zyskać, tylko żeby nie stracić. I to jest moim zdaniem klucz, tak? A tu nie ma myślenia takiego, żeby nie stracić, tylko jest myślenie takie, żeby jak najwięcej zarobić. Czyli bierzesz, mimo tego, że cię nie stać na tych pracowników, to bierzesz kredyt i zrywasz całe 200 tysięcy jabłek. Tak wygląda dzisiaj branża węglowa. Że mamy ten sad, my wiemy, że tych jabłek jest 200 kilo. Wiemy, że nie stać nas na to, żeby zerwać te całe 200 jabłek. Nie mamy takich pieniędzy, ale bierzemy kredyt, żeby jednak te 200 kilo jabłek zebrać. A co z tego, że później jak sprzedamy te 200 kilo jabłek, to nam się nie zwróci ten kredyt, który wzięliśmy, żeby zapłacić ludziom, którzy to zrobią.
To nie jest istotne. Istotne jest to, że zebraliśmy 2000 jabłek. Rozumiecie, o co chodzi? To jest jakby przeskoczenie tego, że tu nie chodzi o to, żeby... że to też jest takie już takie jeszcze myślenie jakby trochę socjalistyczne, tak, że trzeba zrealizować plan, trzeba wydobyć ileś tam ton, nieważne ile kosztów, tak? Nieważne są koszty, wydobądźmy kurwa 100 tysięcy czy 100 milionów ton. Nieważne. 10 tysięcy, 10 milionów ton trzeba wydobyć w tym roku i koszty są nieistotne. No to jest bzdura, tak? Zwłaszcza, że tak naprawdę tutaj nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że jak tego nie wydobędziemy, to nam to się zepsuje albo będzie strata. Bo taka jest jedność wśród górników. W 1997-1998 roku, ponieważ kopalnia... Bartek, tak, kapitalizm jest trochę taki ewolucyjny, tylko do pewnego momentu. Bo w momencie, gdy kapitalizm przestaje być... Bo zobacz, to tak samo jak już mówimy o ewolucji, tak? Że ewolucja, dopóki działa w pewnych ramach doboru naturalnego, no to jest, może być korzystna, tak? Może być momentami niekorzystna, bo mutacje mogą być niekorzystne dla doboru, ale ewolucja jakby opiera się na tych korzystnych mutacjach, tak? Ale tu mówimy o zamkniętych ramach, o zamkniętym schemacie, w którym ta ewolucja następuje. Kapitalizm jako pojęcie, jako sposób funkcjonowania w rzeczywistości rynkowej nie ma takich ram sam w sobie, nie ma ich wbudowanych. Tak naprawdę jeśli zostawimy kapitalizm sam sobie, no to powstaje dziki kraj, gdzie ten, kto ma więcej pieniędzy i kto ma więcej władzy, wykorzystuje tych, którzy mają jej mniej. Dlatego wszystko fajnie, tylko kapitalizm też trzeba zamykać w pewnych ramach. Dlatego ja jestem zwolennikiem tej minimalnej kontroli państwowej, która z jednej strony mamy, to tak jak w Polsce mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który chroni przed powstawaniem monopolii i wyzyskiwaniem, atakowaniem jakby interesów konsumenckich. Z drugiej strony mamy Inspekcję Pracy i te wszystkie instytucje, które dbają o to, żeby ludzie, którzy są w kapitalistycznym systemie, nie byli wykorzystywani. No i z trzeciej strony musimy mieć jakieś też to są, tak naprawdę to są wszystko, zobaczcie, że to są wszystko rzeczy, które nie operują atakując bezpośrednio przedsiębiorców. To są wszystko mechanizmy kontrolne, które mówią o tym, że temu pojedynczemu człowiekowi, pracownikowi, konsumentowi nie może stać się na takim rynku krzywda. Więc takie instytucje, można powiedzieć, które tak naprawdę one nie służą opresji przedsiębiorców czy tłumieniu kapitalizmu, tylko pilnują o to, żeby prawa tego pojedynczego człowieka, który zawsze jest gdzieś albo na końcu łańcucha popytu podaży lub też na samym dole drabinki produkcyjnej czy handlowej, te instytucje dbają o tego człowieka małego. Tak? Nie o to, żeby dojebać firmie, utopić kogoś, zniszczyć jakąś firmę. Więc kapitalizm jako ewolucja tylko wtedy działa dobrze, jeśli jest właśnie ograniczony pewnymi ramami. Bo jeśli jest nieograniczony, no to mamy taką sytuację jak w Chinach, tak? Mamy taką sytuację jak w Chinach, gdzie wszystko jest kapitalistyczne poza rządem, tak? Który jest socjalistyczny. Ale wszystko jest kapitalistyczne, jak nie masz kasy, to nie ma żadnych praw ani nic. Także gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy tym kapitalizmem, który tak naprawdę może jest w znakomitej większości motorem napędowym, jeśli jest to zdrowy kapitalizm, który jakby zachęca do postępu, do rozwoju technologii, do innowacji, do osobistego rozwoju i do polepszenia swoich umiejętności po to, żeby być coraz bardziej konkurencyjnym dla swoich współpracowników na rynku pracy i tak dalej, ale z drugiej strony nie może być też taką zupełnie dzikim rozpędzonym żywiołem, który rządzi się swoimi prawami i ten, kto ma więcej kasy i więcej kapitału, więcej władzy, po prostu może wszystko.
Także tu trzeba ten środek znaleźć i mówię, to podejście właśnie dbania o tego człowieka na samym dole, czy na samym końcu łańcucha kapitalistycznego, czyli kliencie, i na samym dole, czyli na tym pojedynczym pracowniku, który wytwarza te produkty lub usługi, to jest moim zdaniem dobre podejście. W Polsce te instytucje działają, one są takie, jakie są. Za dużo mówić, tak? Nie zawsze dobrze działają, nie zawsze... ale to też wynika z tego, że ludzie nie mają świadomości. To wynika z tego, że ludzie nie mają świadomości na przykład takiej, że jeśli mają jakąś wątpliwość, mogą po prostu się zwrócić do takiej instytucji i zapytać. Ja wielokrotnie na przykład w przypadku umów na przykład z dostawcami usług po prostu taką umowę skanowałem, wysłałem do UOKiK-u, do porady dla konsumenta i dostawałem opinię, tak, czy ta umowa jest ok, czy ona nie narusza żadnych moich praw, na co zwrócić uwagę, które zapisy. I na stronie UOKiK-u są też źródła, z których można przeczytać, jakie formy zapisu w umowach konsumenckich są niezgodne z prawem, tak? Czyli o klauzulach abuzywnych. I to można dokładnie przeczytać, że jeśli znajdziecie w umowie zapis, który przypomina taki, a nie inny zapis, to jest to umowa niezgodna z prawem. Tylko ludzie nie mają świadomości, ludzie boją się sięgać, ludzie myślą, że nie wiem, napisanie do urzędu to jest donoszenie i tu wraca ten demon socjalizmu, tak, w którym demon, dużo powiedziane, ale ten duch socjalizmu, w którym jakby współpraca z urzędem była donosicielstwem i zaprzedaniem jakby istoty wolności, natomiast jak ktoś się sprzeciwiał wobec systemu, sprzeciwiał się systemowi władzy urzędom, no to był bojownikiem o wolność, tak, i bardzo dużo ludzi nadal żyje w takim przeświadczeniu, że nie wolno współpracować z urzędami, nie wolno współpracować z władzą, nie wolno współpracować z policją, bo to jest zdrada, tak, jesteś wtedy konfidentem. Znaczy, ja powiem tak, Bartek, ja ostatnio trochę pooglądałem i poczytałem. Jest w Stanach Zjednoczonych taki bardzo fajny ruch, który się nazywa Eat What You Kill. To jest organizacja, która całkowicie sprzeciwia się zabijaniu zwierząt w celach innych niż konsumpcyjnych. Czyli zabijamy w humanitarny sposób tylko te zwierzęta, które są niezbędne do tego, żeby dostarczyć nam pożywienie. Tak? Natomiast zabijanie zwierząt dlatego, żeby się ubrać, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić buty, buciki, torebki i tak dalej, oni są temu przeciwni i ja to popieram, dlatego że to jest bez sensu. Już dzisiaj nie ma tak naprawdę już tkaniny, której nie można zastąpić. Tak? Dla mnie osobiście futerka, kurwa, są sztuczne. To trzeba naprawdę mieć posrane w głowie i najebane gdzieś pod mózgownicą, że w ogóle posiadanie żywego, prawdziwego futra jest oznacza podwyższenie swojego własnego statusu. Nie oznacza po prostu, że jesteś zajebanym snobem, kurwa, któremu się wydaje, że coś tak nie jest rozpoznawalne dla normalnego człowieka, w jakikolwiek sposób cię nobilituje. Bo jeśli ja zobaczę kogoś na ulicy w futrze, to ja nie wiem, kurwa, czy to jest futro sztuczne, czy to jest futro syntetyczne, nie wiem, czy jakiekolwiek inne, tak? Nie wiem tego. Komu te osoby chcą zaimponować? Tym, którzy są na tym samym poziomie i rozpoznają tego typu materiały? Bo osoby, które są w niższym statusie, nie rozpoznają, bo mają to w dupie. Więc dla mnie to jest tylko i wyłącznie jakby próba pokazania, że mogę wydać więcej pieniędzy. Że de facto, jeśli skupimy się na samych fundamentach, nie ma popytu. Nie ma popytu na futra. To jest popyt, który został stworzony przez tą branżę. De facto to jest popyt wytworzony przez branżę, a nie branża wytworzona przez popyt. Wiesz, czasem jest tak, że jak ci ktoś nasra na głowę, to się poczujesz wyjątkowo.
Cztery zielone słonie. Ja nie doczytałem jakby pozycji jeszcze odnośnie właśnie testowania leków. Natomiast myślę, że zgodnie z tymi ideami, które oni przeświadczają, to jest to jakaś, pewnie w jakimś zakresie jest to dopuszczalne. Rzeczywiście są to badania kluczowe na przykład dla życia, ratowania życia i zdrowia ludzi, to pewnie w jakimś zakresie jest to dopuszczalne w tej doktrynie właśnie i tłocie kill. Natomiast podejrzewam, że na pewno nie jest dopuszczalne testowanie kosmetyków, jakichś tam innych rzeczy, czy samochodów na zwierzętach. Natomiast wiesz, słych tam, tak jak mówię, można nastać komuś na głowie i też się poczuje wyjątkowo. To nie znaczy, że jest wyjątkowy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o branżę futerkową, czy inne tego typu branże, to są branże, które produkują popytanie odwrotne. Więc to jakby są odwracane, przynajmniej w moim odczuciu, to są odwracane te wartości, a tak naprawdę one nie, to nie jest tak, że branża futerkowa powstała dlatego, że był na to popyt. To branża futerkowa wytworzyła ten popyt, bo oferuje produkt i stwarza na nią popyt. No, bo znaczy w tej doktrynie i tłocie kill jest też coś takiego, że jeśli ja na przykład zabijam nie wiem, krowę po to, żeby ją zjeść, to wykorzystanie jak największej ilości składników z tego ciała zabitego zwierzęcia jest jak najbardziej dobre. Czy to nie jest też tak, że w tej doktrynie nie wolno nosić skórzanych butów, skórzanych spodni czy skórzanych kurtek, tak? Czy nawet futra, jeśli zwierzęta, z których mamy futro, zostały zabite po to, żeby właśnie spełnić podstawowe potrzeby człowieka, na przykład pokarm, to spoko, tak? Natomiast jeśli on został zabity tylko dla futra, to już nie. No, ci ludzie po prostu mówią takiej rzeczy nie. I to jest moim zdaniem bardzo fajne podejście do tematu, tak? Oni oprócz tego są bardzo, bardzo głośno mówią właśnie o humanitarnym zabijaniu, że minimalizacja cierpienia i tak dalej. Wśród tych grup są myśliwi, tak? Którzy polują nie rekreacyjnie, tylko jeśli on zabije na przykład jelenia, jakiekolwiek inne zwierzę, to robi przetwory, wykorzystuje skórę, nie wiem, i tak dalej. To nie są ludzie, którzy jadą na, nie wiem, do lasu i zabijają 20 jeleni jednego dnia, bo żeby poczuć się jak faceci, tak? Tylko oni jadą po to, żeby nie wiem, pobić z naturą, zastrzelić zwierzę, zrobić sobie z niego przetwory, obdarować najbliższych im kiełbaskami czy czymś takim, tak? To są ludzie, którzy i maksymalna ilość surowca, który zostaje pozyskany z takiego zwierzęcia, jest wykorzystywany powtórnie. Też nie są to jakieś polowania z, nie wiem, ze śrutówkami czy coś, tylko raczej takimi metodami, że jeden strzał i zabić, tak? Można zrobić ze zwierzątek pozbawionych futer karmę dla zwierząt. Wszystko można, tylko że to jakby, czy musimy robić z jednych zwierząt karmę dla drugich zwierząt? Co? Dwie osoby cię stoją. Ja? 15? Trzy ponad. Więc, nie wiem, dla mnie to nie jest konieczne, tak? Istnienie branży futerkowej tylko i wyłącznie dlatego, że istnieje popyt na futra, nie jest wystarczającym uzasadnieniem do tego, żeby zadawać zwierzętom cierpienie i tak dalej, bo tak jak mówię, według mnie to jest branża, która wytworzyła ten popyt, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że ludzie wyszli na ulicę i powiedzieli, że chcą prawdziwych futer z norek czy z innych zwierzątek, tylko tutaj jest tak, bo w moim odczuciu trochę odwrotna sytuacja, że ta branża powstała po to, żeby wytworzyć tą potrzebę. Dlatego, że ludzie od setek lat się ubierali w skóry zwierząt i futra, które zabijali dla pożywienia i wszystko było ok. Nikt nie myślał o tym, żeby kurwa z 20 czy 50 kurwa fretek czy norek uszyć jeden płaszcz, tak? To było nieekonomiczne i nikt tego nie robił. To dopiero ta branża stwierdziła, że te futra są fajne, delikatne, więc zabijmy, zróbmy ciuch, pokaże się w nim Elizabeth Taylor, Sophia Loren, czy kurwa jakiś król i wszyscy będą chcieli w tym chodzić. To jest moim zdaniem w ten sposób wytworzone popyt, a nie odwrotnie.
Czy moim zdaniem takie myślictwo nie jest złe, tak? Bo... Ale o kłusownictwie żeśmy już nie mówili, że kłusownictwo to jest... Znaczy, kłusownictwo przede wszystkim, opory przeciwko kłusownictwie i mówienia przeciwko kłusownikom, to przede wszystkim chodzi o po pierwsze o metody, jakie oni stosują. Po drugie o to, że lekceważą całkowicie bilans, tak? Bilans łańcucha pokarmowego i tak dalej. I to są jakby dwa główne zarzuty. Że jeśli, bo kłusownik wchodzi i ma w dupie. On ma w dupie to, czy zwierzę będzie cierpiało i czy zostanie, czy zginie od razu, czy będzie, nie wiem, uwiązane we wnykach przez, nie wiem, tydzień czasu, zanim on będzie chciał. Po drugie, takie działania nie biorą pod uwagę populacji w danym lesie, zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc kłusownictwo, moim zdaniem, to są te dwa główne zarzuty. Metody i jakby brak poszanowania, sranie na te kwestie, tak? Czy zabijając, powiedzmy, na danym obszarze 10, nie wiem, wilków, nie zaburzymy całego ekosystemu, tak? Oni mają to w dupie, tak? Bo oni chcą sobie popolować albo nie. No dobra, to lecimy dalej. Zadając wczoraj wam pytanie na Facebooku, na moim profilu... Ale trzeba być zjebem, żeby sobie taki tatuaż zrobić. Możesz wszystko. Na drugim powinienem mieć jestem zwycięzcą. W pewnym sensie zaprosiłem was do udziału w mini ćwiczeniu, które daje bardzo realne korzyści. Mianowicie, zapytałem na swoim profilu, ile chciałbyś lub chciałabyś zarabiać. Jaka to jest wypłata, płaca, ok, a jaka to jest wow. Później ten post udostępniłem na wielu grupach i fanpage'ach. Jednocześnie z informacją, że moje pytanie ma na celu znalezienie, zatrudnienie ekipy ludzi, którzy będą sprzedawali moje produkty, moje usługi. Co powiem, na namawianie ludzi do kłusownictwa, bo na dany gatunek zwierząt. Chodzi o zbyt. Nie, to ja tego, nie, dla mnie to jest kurestwo. Nie powinno się tego robić. Nie wiem, chyba nie o to chodzi, tak? Na dany gatunek polują, bo ludzie chcą ten gatunek, nie wiem, zjeść czy coś. Nie? Nie. Tutaj, tak jak mówię, chodzi o metody. Chodzi o metody i brak poszanowania dla ekosystemu. Czy moim zdaniem też i ci ludzie, którzy są w tym ruchu i tłocią kill, to są ludzie, którzy jeśli już samodzielnie zabijają, to tylko po to, żeby żeby zjeść, tak, bo potrzebują zasobów, czy chcą, nie wiem, i tak dalej. To nie są ludzie, którzy polują dlatego, że ktoś im to zlecił. Albo że jakaś bogata szmata chce wypchane zwierzę w salonie, nie? Ale to wiemy, że Adolf namawiał. Ale Adolf mówi bardzo dużo rzeczy i na całe szczęście niewiele osób go słucha. Natomiast ta nagonka na wilki, no to było nic innego jak namawianie do kłusownictwa. Nie wiem, czy są przepisy, które... Czy to jest nakłonienie do popełnienia przestępstwa, tak? Czyli w pewnym sensie pytanie i wstępna oferta pracy. Nie wiem, Icek, o co ci chodzi, że co, że ma koszulkę z Kacierą Donaldem, to on nie będzie traktowany poważnie? Ty mnie trochę jakby przerysowywujesz to. Możemy wyciągnąć z tego szokujące wnioski. Po pierwsze, większość z nas nie wie, ile chce zarabiać. Jest to idealny case do mojej najnowszej książki, Kto ci ukradł marzenia? O, ja pierdolę. Nie wiemy, ile chcemy. Wiemy, ile chcemy zarabiać, tylko nie zawsze jest to łatwo, wiecie, określić, tak? Bo nie wiemy tak na... Znaczy, słuchajcie, jeśli zapytam się każdego z was, ile chciałby zarabiać, to pierwsza rzecz, która się w waszych głowach pojawi, to jest po co mi ta wiedza? A w ujęciu, jeśli takie pytanie zadaje, kurwa, Coach Mike, to takie pytanie się tym bardziej pojawia.
Po co mu ta wiedza, ile chce zarabiać? Co się to kurwa obchodzi, jak chce zarabiać? Uwierzcie mi, że jeśli... wiem, jak macie na imię i nazwisko, wiem, w jakim mieście mieszkacie, to biorąc pod uwagę to, że mi powiecie, ile chcecie zarabiać, jestem w stanie mniej więcej określić wasz... przekazujecie mi bardzo dużo informacji. Agregacja takiej wiedzy, biorąc pod uwagę średnie zarobki w danym rejonie, średni koszty utrzymania i tak dalej, to wszystko są dane, które można pobrać ze statystyk, z GUS-u. Daje nam bardzo dużo informacji o waszych nawykach, o tym, czego chcecie, czego oczekujecie i tak dalej, a to daje już pewną władzę. Daje pewną władzę i daje pewną możliwość manipulowania waszymi wyborami. Po prostu. Dla mnie takie pytanie, jeśli ktoś mi zadaje takie pytanie publicznie, takie pytanie nie odpowiada mi, ile bym chciał zarabiać, dlatego że to bardzo dużo informacji przekazuje. Pozornie nie, ale de facto bardzo dużo informacji przekazujecie, odpowiadając tylko na takie jedno proste pytanie. Ja nie wiem, czy ludzie, którzy odpowiadali na to pytanie, tego kolesia, mieli to w głowie, czy tym się kierowali, nie chcąc mu tego przekazać, tego nie wiem. Natomiast ja bym na takie pytanie nie odpowiedział publicznie. Dlatego tak jak mówię, no jeśli ktoś weźmie sobie średni koszt utrzymania miesięcznego w Warszawie, średni koszt żywności w Warszawie i sumuje te kwoty, to mu wyjdzie to, co ja potrzebuję mieć i w związku z tym to, co ja powiedziałem, że chcę zarabiać, zostanie mi pewna kwota. I na podstawie tego, ile mi zostanie, ktoś będzie w stanie oszacować mniej więcej, co oprócz zapewnienia sobie podstawowego bytu, o co może mi chodzić. Rozumiecie, o co chodzi? I to wbrew pozorom nie jest wiedza, to nie jest wiedza błaha, bo ją można bardzo dobrze wykorzystać przeciwko takiej osobie, w jakiś sposób nią manipulując, tak? No bo jeśli, powiedzmy, średni koszt utrzymania... Średni koszt utrzymania w Warszawie wynosi, powiedzmy, 2000 zł, tak? Czyli czynsz, media i tak dalej, ja mówię średnio. Plus wyżywienie na osobę to jest 800-1000 zł, czyli to są około 3000 zł, tak? I ja mówię, że ja bym chciał zarabiać 6000, to po takiej kwocie wy możecie powiedzieć jedno. Czyli tak, 3000 to są koszty utrzymania, git, to odkładam, zostają 3 kafle. Więc im są potrzebne 3000 zł miesięcznie dodatkowych pieniędzy poza kosztami utrzymania. Czyli albo spłacę jakiś kredyt plus na jakieś minimalne wydatki potrzebuje, na pewno nie zarabia tyle, albo nie zarabia więcej, tylko zarabia mniej. Czyli mu brakuje. Teraz możemy oszacować, ile mi brakuje. Tak? Można bardzo dużo wniosków przy takiej agregacji, a zwłaszcza masowo, jeśli zobaczymy rozstrzały, później zbierzemy inne jeszcze informacje o takich osobach, bo tak naprawdę możemy bardzo dużo rzeczy wywnioskować. Mniej lub więcej, ale to może być doskonałe narzędzie, żeby później targetować kampanię w daną grupę, oferować im pewne usługi, czy nawet sterować cenami produktów adresujących do konkretnych osób, które aspirują do jakichś kwot, ale ich nie mają. Dlaczego ich nie mają, gdzie mieszkają, jakie mają koszty, ile mają nadwyżki budżetowej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo newralgiczna moim w takim ujęciu informacja, ile byś chciał zarabiać. Ja bym był ostrożny z podawaniem takich informacji publicznie. Ponieważ nie jesteś w stanie zrealizować marzenia, o którym nie myślisz, nad którym nie pracujesz. Nie jesteś w stanie zarabiać regularnie pieniędzy, jeżeli nie wiesz, ile chcesz zarabiać. Takie totalnie proste i bardzo często przeciwnicy rozwoju i coachingu mówią, że... Co mówisz? Kawy ci przynoszę i półkromki z masłem, bo mi się ścisko szczęśliwie. No to jest, że my takie farmazony powtarzamy, ale w chwili, kiedy zadajesz ludziom podstawowe pytanie, to oni nie znają na nie odpowiedzi. A więc, moi drodzy, to nie są farmazony. To jest... To są farmazony, bo ja wytłumaczyłem, dlaczego ludzie takich informacji nie podają. Ale nawet pracodawcy przecież często mówią o tym, że informacja o pojedynczych wynagrodzeniach nie powinna być przekazywana innym współpracownikom. Po prostu. Ze względu na to, że to jest dana newralgiczna. Tyle. To jest dana wrażliwa. To jest dana wrażliwa na manipulacje, na agregacje przede wszystkim.
W ogóle pytanie o taką informację publicznie i zbieranie takich informacji, no nie wiem, czy to jest fajna rzecz. Temat potrzebny i to jest temat, nad którym warto dyskutować. Ile chcę zarabiać? Idąc dalej, większość z nas, szczególnie w tym przypadku, to jest ogłoszenie i zaproszenie do współpracy ludzi, którzy chcą się zajmować albo zajmowali się sprzedażą. A więc w sprzedaży, powiedzmy, że inne zawody, inne fachy, inne konteksty mogą tego nie wiedzieć. Według mnie to jest błąd, jeżeli nie wiedzą, ale przyjmijmy, że mogą tego nie wiedzieć. Sprzedawca musi wiedzieć, że jeżeli chce zarobić X, to musi dostarczyć obrotu Y i zysku Z, ponieważ jego kasa nie bierze się znikąd. Nie ma świętego Mikołaja, nie ma kogoś, kto przyjeżdża co miesiąc i wysypuje worek pieniędzy na... Dobra, pierdoli. Promuję, zaraz Ci odpowiem. Promuję, po prostu nie wiem, czy mu się biznes nie spina, że potrzebuje ludzi, którzy by jakby wpychali innym to, co ma do zaoferowania, bo ja odnoszę takie wrażenie. Bo sam powiedział o tym, że zadał to pytanie po to, żeby później zaoferować ludziom pracę. Czyli co, buduje MLM-a? Nie mam pojęcia, czy chce sprzedawać swoje kołczowską szurię większej ilości ludzi i zarobić więcej. To jest, wiecie, to jest biznes samonakręcający się biznes. Tak, oczywiście, to we wszystkich tak naprawdę przedsiębiorcach tak jest, że masz, nawet jeśli masz umowę o pracę, a nie pracujesz na prowizji, to za wykonywanie podstawowych obowiązków dostajesz X, tak? Natomiast jeśli chcesz dostać premię Y, to musisz zrobić odpowiednio więcej, wykazać się, tak? Przynieść przedsiębiorstwu dodatkowe zyski, tak? Czy wymierne, czy niewymierne, pośrednie, czy bezpośrednie. Ale żeby dostać więcej niż masz w umowie, no to trzeba się wykazać. Tak? Dlatego są premie motywacyjne, dlatego są premie okresowe, które zależą właśnie od realizacji celów, czy od wykraczania poza obowiązki służbowe. Słuchajcie, zrobimy sobie tak 10-15 minut przerwy i wrócimy. Więc daleko nie uciekajcie. No, za chwilę się widzimy z powrotem.
Dobra, jestem. Ty las. Się coś odjanie, Pawła. Koroniuszczyk, jak zostanę coachem w szorowskim stylu, dużo bym zarabiał na kretynach, którzy mnie słuchali. To zależy, jak skutecznie byś sprzedawał swoje kretynizmy. Coachy rodzą się i próbują swoich sił codziennie. Wielu z nich pewnie zostaje w ramach kilkuset fanów na Facebooku, tak? Kilku oglądaczy. Zobaczcie, że ten cały kurwa, nie wiem, Jakub Czarodziej, jak on się tam nazywał, ja go nie widziałem ostatnio. On też aspirował do takiego coachingu, kurwa. Więc tak. Szumi szkolenie. Dobra, nie wiem, dalej. Dalej jedziemy z coachem Mike'em, czy następny film chyba, nie? Nie będziemy. By już. Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiejszy film będzie na temat tego, co zrobić w momencie, kiedy ci się nie chce, kiedy nie masz motywacji do działania, kiedy po prostu nie chce ci się robić czegoś, co sobie wcześniej zaplanowałeś. Jeśli interesuje cię. Ten Paulo Coelho, weźmy tylko z naszego Paulo. Paulo. Czekaj. Nie wychodzi. Paulo. No dalej. C. O. Dobra. Powiem tak. Jeśli jesteś wystarczająco zmotywowany, żeby odpalić komputer, włączyć YouTube'a i włączyć taki film, no to jakby niewielką masz drogę do pokonania, żeby zrobić kolejny krok, czyli zacząć kurwa coś robić. To jest tak jak nieodżałowany George Carlin mówił, że jesteś w księgarni, kupujesz książkę o tym, jak się zmotywować. A jak się zmotywowałeś kurwa po to, żeby wyjść z domu i pójść do księgarni? Użyj tego samego kurwa, żeby zacząć coś robić. Dlatego mnie zawsze te filmiki i materiały tak zwane motywacyjne drażnią strasznie. Bo zakładają i wbijają ci do głowy to, że nie masz motywacji, tak? Że nie masz tej motywacji i że oni są w stanie ci powiedzieć, jaką motywację zdobyć. Tylko że to jest gówno prawda. Bo motywacji nie zdobywa się od kogoś, tylko się ją wytwarza wewnątrz sobie, wewnątrz siebie, tak? Według mnie. Jeśli chcesz coś rzeczywiście zrobić, no to motywacja się znajdzie. Czy motywację sobie wytworzysz. To też nie jest kwestia motywacji. Znaczy, powiem tak, motywacja może być problemem w momencie, gdy zaczynamy coś robić. Tak? Zmotywować się, żeby zacząć. I to zmotywować się, żeby coś zacząć robić regularnie. A później zaczynamy już wchodzić w kwestię nawykową. Kiedyś był taki wywiad z, jeśli dobrze pamiętam, jego przeczytałem tylko fragment, chyba z Justyną Kowalczyk. I ktoś jej zapytał, jak ona się motywuje do tego, żeby codziennie ćwiczyć. Natomiast i ona odpowiedziała, jak to się motywuje. Ja nie potrzebuję motywacji do tego, żeby ćwiczyć. Motywacja była potrzebna po to, żeby zacząć trenować. A później to już motywacja nie wchodzi w grę. Motywacja jest wtedy, jeśli stawiam sobie nowy cel i chcę zacząć do niego iść. Jak już zacząłem coś robić, to już motywacja mnie nie potrzebuje. Muszę motywację czymś zastąpić. Najlepszą, tylko że długotrwałą kwestią w takich sytuacjach jest wyrobienie sobie nawyku. Jeśli wyrobisz sobie nawyk, że coś robisz, to niezależnie od tego, co jest, motywacja nie będzie ci potrzebna. Zatem kierowanie się we wszystkich swoich działaniach tylko i wyłącznie motywacją, która jest takim krótkoterminowym zastrzykiem jakby chęci do działania, jest też błędem. Bo to są rzeczy, które możesz się zmotywować na chwilę do zrobienia czegoś. No więc nie możesz się motywować długo do osiągnięcia jakiegoś celu. Więc jeśli musisz się motywować, żeby osiągnąć jakiś cel, to tak naprawdę nie jest twój cel.
moim odczuciu, tak? Bo tutaj jakby dla mnie motywacja to jest taki, że sam sobie dajesz kopa po to, żeby ruszyć. Nie po to, żeby iść dalej. Wiecie, o co chodzi? Że motywacja jest takim pierwszym zastrzykiem benzyny do silnika. Tylko i wyłącznie tym. Jeśli uda ci się ten pierwszy zastrzyk zrobić dobrze, wystartować i wiesz, dokąd chcesz iść, to później no, musisz znaleźć coś, co będzie ciągle ci kręciło tymi turbinami, żebyś szedł do przodu. Motywacja nie wystarczy. A wiem, że to może brzmi trochę po kołczowsku, ale trochę też obalam te kwestie, które pierdolą kołczowie, bo oni mówią o tym, że motywacja jest zawsze potrzebna i musisz ją zawsze mieć. Nie. Ja mówię, musisz się zmotywować, żeby zacząć coś robić. Korneliusz się zmotywował do tego, żeby zacząć się uczyć języka angielskiego. Dlatego, że ma jakiś cel. Tak? I potrzebne było to, żeby zacząć. Natomiast dzisiaj, jeśli się uczy nadal, to on nie potrzebuje się codziennie do tego motywować. Codziennie musi wrócić do tego, co już zaczął robić. Tak? Czyli tu mówimy już o czymś innym. Niekoniecznie o takiej motywacji, która jakby jest takim pierwszym właśnie zastrzykiem, takim czymś, co nas nakręca do działania, tak? Bo tym jest motywacja. Motywacja nas nakręca do działania. Włącza nas do działania. To trochę tak, jakbyśmy chcieli utrzymać włączone światło przez ciągłe naciskanie przycisku on, nie? Jakby przycisk, przytyczek do włączenia światła i uważamy, że tylko i wyłącznie przez naciskanie przycisku włącz, światło się pali. Tylko tak nie jest, bo światło się zapala i ono się pali. Dopóki go nie zgasimy. Ale to jest moje podejście. Tak? Ja nie uważam, żeby motywacja była czymś, co powoduje, że coś robisz. Motywacja jest czymś, co może pomóc ci zacząć coś robić. Ten temat zaczynamy! Wielokrotnie słyszę od ludzi, że mają problem z tym, na przykład, żeby wstać rano z łóżka, bo nie chce mi się, poleżę sobie jeszcze w łóżeczku trochę, jeszcze taka ciepła kołder... To ja jestem? To jesteś? W ogóle co to ma być? Co to ma być w ogóle? Jak widzę, kurwa, kto mi wchodzi na zdjęcie, ja nie wiem, skąd oni się, kurwa, biorą. Kurwa. A w ogóle ktoś... Czekajcie, bo tutaj Ania ma jakiś ważny problem do mnie. Nie Ania. Tu nie Ania, tylko Ania. No. Te, bo zaraz kurwa szoty polecą. Siemane z kołaj. Szoty polecą. Oni mnie słyszą? To, no, chyba tak, chyba trochę kurwa. Cię słyszą. Jestem duchem, kurwa. Albo wcale, albo grubo. Albo wcale, albo grubo. Albo grubo, albo wcale. Dawaj, bo szoty polecą. No dobra. On ma dwa ekrany, ja mam 3 telefony. Co to ma być? Kto ma robić coś w swoim życiu? Co masz liczyć na to? Kim ty w ogóle jesteś? Jesteś... Co? Ten. Co? Czym? Jesteś człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za swoje życie, bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Za to, co robi, czy czego nie robi, czy oczekujesz, że inni zrobią coś za ciebie, bo inni nie zrobią czegoś za ciebie. Kto ma to zrobić? Kto ma zacząć w twoim życiu wreszcie spełniać twoje marzenia? Kto ma wreszcie zacząć... A kurwa, debil. Tak, milioner. Idę dalej, nie chcę tego oglądać dalej. Tak, zrobimy za nią pato stream, tak jak... Jak Rafonik z Mariolką. Czy jak ona tam się nazywała? Dobra. Nie będę tak oglądał dalej. Witam was. Jesteśmy... Wasz ulubiony. Pierzo po świętach Wielkiej Nocy, czasie, w którym Chrystus zmartwychwstał. I właśnie pod wpływem świąt postanowiłem odpocząć trochę od spraw politycznych i zrobić film o tym... Ale to chyba żeśmy robili. Chyba tak. Bo ten wszechmocny Bóg zarówno daje nam to, co jest nam potrzebne... Tak, 24 godziny live z chaty. Będzie oznaczało, że przez 16 do 17 godzin będziecie oglądać to, co jest za mną. Puste.
ale i też daje kopa w dupę naszym wrogom, kiedy trzeba. Pamiętacie, jak niedawno z bólem i pewnym niesmakiem mówiliśmy, jak Stanisław Michalkiewicz zniżył się do poziomu gnidy. Pamiętacie? Ile dni trzeba było? Miał te swoje kłamstwa i manipulacje na nasz temat, powstrzymujące Boże dzieło w Polsce, wygłaszać właśnie w Lublinie i Świdniku. No i nie wygłosił. A czego? Bo Bóg się tym zajął. On zarówno daje nam to, co potrzeba, ale daje też kopa w dupę swoim wrogom. Dlatego bardzo was prosimy, nie walczcie z Bogiem. Zobaczcie sobie w Dziejach Apostolskich, kiedy wasi poprzednicy, religijni, ale niewierzący, nienawidzący Boga Żydzi, próbowali... Moment. Jacy nienawidzący Boga Żydzi? Nie rozumiem, o co tu chodzi. Żydzi nie mają nienawiści do Boga. Ja pierdolę. Najbardziej... dla mnie zadziwiające jest to, że... jakby ludzie, którzy wyznają religię chrześcijańską, niezależnie od tego, czy mówimy o katolicyzmie, czy jakimś innym, jakiejkolwiek innej denominacji, nie widzą tego, że religia chrześcijańska jest w swoim sednie antysemicka. Jest w swojej strukturze, w swoim jądrze jest antysemicka. Jeśli... pomijając oczywiście to, że jest autorytarna i w ogóle jest systemem totalitarnym, narzędziem opresji i tak dalej, i tak dalej. Ale jest antysemicka. Katolicyzm jest bardzo antysemicki w swoich fundamentach i znakomitą część tych sentymentów antysemickich później protestantyzm, który wyłonił się z katolicyzmu, jakby wziął. To nie było tak, że Luter odrzucił toczący katolicyzm, antysemityzm. Nie, on po prostu go po prostu wzięli to ze sobą, tak? Więc chrześcijaństwo jest antysemickie i tutaj jakby nie ma... Można oczywiście dyskutować w jakim zakresie, jak to się przekłada później na kulturę średniowieczną, w jaki sposób dzisiaj się to przejawia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do samych fundamentów, katolicyzm jest antysemicki. Zresztą można powiedzieć, że... znaczy, słuchajcie, wyjaśnię, o co chodzi. Pierwsza i podstawowa sprawa. Żydzi odrzucili mesjanizm Chrystusa. Nie wchodzimy nawet w to, że to Żydzi skazali Jezusa na śmierć, tylko wchodzimy w to, że Żydzi powiedzieli, że Jezus nie był Mesjaszem. W związku z tym są innowiercami, którzy zaprzeczają mesjanizmowi Jezusa Chrystusa, który jest podstawową postacią chrześcijaństwa. Więc to już samo w sobie powoduje, że Żydzi są tacy źli, że nawet odmówili specjalnej roli w religii jednemu ze swoich. Do tego stopnia są źli, że zamiast wspierać tego swojego, który zaczyna prowadzić znaczną część ludzi, to oni go odrzucili. Tak, no ale podstawowy problem na styku judaizmu z innymi religiami, zwłaszcza wielkimi religiami, czyli islamem, czy chrześcijaństwem szeroko rozumianym, jest to, że w judaizmie nie ma czegoś takiego jak ewangelizacja. Nie zobaczycie Żyda, który będzie namawiał kogokolwiek do przejścia na swoją religię. To są zupełnie inne jakby... tam są zupełnie inne reguły. Nie można... nawet nie należy nikogo namawiać do tego, żeby stał się Żydem. Można przejść na wiarę judaistyczną. Jest to bardzo trudny, skomplikowany proces edukacji, wyrzeczenia się przeszłości i tak dalej, natomiast nikt do tego nie będzie namawiał. Jeśli pójdziesz i powiesz Żydom, że chcesz zacząć wierzyć w judaizm i stać się Żydem, to będą cię od tego wręcz odpychać. Nie, w ogóle nie przychodź tutaj do nas. Nie chcemy, żebyś ty został Żydem. I to już jakby samo w sobie ten konflikt taki, że chrześcijaninem czy muzułmaninem może zostać każdy, ale Żydem już nie, już powoduje tarcia. Tak? Dodatkowo jeszcze mówimy o
o odrzuceniu mesjanizmu Chrystusa i wielu innych rzeczach, które pojawiły się też w historii, tak? Dokładamy do tego jeszcze fakt biblijny, oczywiście nie fakt historyczny, tylko biblijny fakt tego, że to Żydzi tak de facto skazali Jezusa na śmierć i po prostu mamy pełen obraz tego, jaki jest tak naprawdę fundamentalnie stosunek chrześcijaństwa do Żydów. Jeśli ktoś, kto jest katolikiem, kto jest chrześcijaninem, potępia antysemityzm, to albo nie zna dokładnie doktryny, którą wyznaje, albo możemy też obserwować, czy to na pewno jest, bo ruchy jakby reformatorskie i ruchy, które jakby wybierają sobie z katolicyzmu to, co chcą, też istnieją i funkcjonują. To jest jeden z takich ruchów, który mówi, bierzemy to, co nam się podoba z chrześcijaństwa i z tej tradycji, a resztę, co nam się nie podoba, odrzucamy. Tylko, że w znakomitej większości takie ruchy nawet nie biorą pod uwagę tego, że są antysemickie. I ten antysemityzm biorą ze sobą. Biorą ze sobą, on wychodzi z czasem, bo go jasno i wyraźnie nie odrzucają. I najśmieszniejsze w kontekście Kochańskiego jest to, że nie wiem, czy pamiętacie parę live'ów temu, on jakby się zasłaniał wtedy, gdy była ta zadyma z ustawą IPN-u. Przeprowadził sobie kolegę Żyda do studia i że on nie jest antysemitą, tak? Tylko, że teraz... Patrzcie sobie w Dziejach Apostolskich, kiedy wasi poprzednicy, religijni, ale niewierzący, nienawidzący Boga Żydzi. A w tym momencie przejawia zwykły, normalny, religijny antysemityzm. To jest religijny antysemityzm, który wywodzi się z religii. Po prostu. Kiedyś Neskobaj nakręca za jakiś czas filmik taki, że publikuje dokładnie wyjaśnię, co się stało. Ja tu większość z was wie, bo ja mówiłem już o tym. Jeżeli sobie zobaczysz na YouTube. Nie chcę mi się po raz setny tego opowiadać. Sporo rzeczy się nauczyłem przez te ostatnie dwa tygodnie. No i na pewno będę się chciał z wami podzielić tak tą wiedzą. Ale to za jakiś czas. Najpierw muszę wszystko podopinać. Na razie wszystko idzie ku takiej jakby stabilizacji, tak? Przez taki gorący okres wzmożonej pracy. Chrześcijanie może powiedzieć, że chrześcijański antysemityzm jest obroną chrześcijaństwa, ale te przykłady, że Żydzi Jezusa, że nie akceptują jako Mesjasza, to po prostu obrona i Żydzi zaczęli. Ale to nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia, jaka jest przyczyna tutaj. Nie ma znaczenia, co jest przyczyną. Ważne jest, żebyśmy rozumieli, skąd się to wzięło. Skąd ten antysemityzm chrześcijański się bierze. To jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Natomiast to, że on ma miejsce w religii, która mówi o sobie, że jest taka bardzo postępowa i tak dalej, że on nadal funkcjonuje, no nie świadczy o niej zbyt dobrze. I to, że nadal jest ten antysemityzm, podskórny, niepodskórny, wprost, tak jak u Chujeckiego, czy jakiś tam ukryty, taki mocno kamuflowany, to się liczy. I tak naprawdę, no tak jakbyś teraz powiedział, że tak jakbyś teraz próbował w ten sam sposób tłumaczyć, tylko zastąp chrześcijanina członkiem Ku Klux Klanu, a Żyda murzynem. I zamień sobie w tym, co napisałeś. Czy to jest istotne, jaki jest ich powód do tego, że nienawidzą czarnoskórych, czy nienawidzą Żydów? W tym momencie już nie, bo te przyczyny, dla których oni to robią, one już są zaktualizowane, one nie są istotne. One są ważne z punktu widzenia jakby genezy powstania, ale one straciły swoją ważność. One nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, żadnego pokrycia w faktach, nie ma dowodów na to, że to jest prawda. Więc odrzucamy powody, argumentację powodową dlatego i zastanawiamy się, dlaczego nadal to trwa, skoro dowody zostały odrzucone. Skoro fakty pokazują, że to, co jest podstawą tego, w jaki sposób się zachowują wobec tych ludzi, jest nieprawdą. Tak samo jak jest w przypadku rasizmu.
jak w sytuacji, gdy dokonaliśmy takiego przełomu, jeśli chodzi o genetykę, o ewolucję, wszyscy wiemy, większość z nas wie, że pochodzimy ze wspólnego członka, który wyszedł z Afryki, że kiedyś wszyscy ludzie, homo sapiens, byli czarnoskórzy i tak dalej, i tak dalej. Że tak naprawdę poza pewnymi cechami fizycznymi i różnicami, pewnymi różnicami, które wynikają z tych cech fizycznych, jesteśmy jedną rasą, jesteśmy jednym gatunkiem i są nadal ludzie, którzy są rasistami, to nie może być argumentem usprawiedliwiającym dla nich to, że kiedyś ludzie myśleli, że ludzie o ciemniejszym odcieniu skóry to jest inny gatunek, inna rasa i są po prostu gorsi. To nie jest argument, który... To jest argument, który został już dawno zbity, dlatego większość ludzi jednak nie jest rasistami. Rozumiecie, o co chodzi? Więc to nie jest argument, który warto, który należy i który warto brać pod uwagę w dyskusji z takimi ludźmi. Chyba nie wiem, czy ja się palę, czy ty. Teraz trzeba się zastanowić, dlaczego to nadal trwa. Jakie dzisiaj mają powody do tego, żeby w ten sposób funkcjonować. Ja pisałem o tym na Steamicie, jak pisałem o Joe Roganie. Nie wiem, czy ktoś z was zerknął na ten podcast z Zabi Martin, która swoją drogą bardzo, bardzo fajna, bardzo mądre rzeczy mówiła o tym, jak była w Izraelu i przeprowadzała tam wywiady z Żydami. Z sionistami tak naprawdę, no Żydzi, no mieszkańcy Izraela, którzy są rasistami, to są nacjonaliści, można by było powiedzieć nawet do poziomu, względem Arabów, oni są jak hitlerowcy. To jest reżim hitlerowski względem Palestyńczyków, względem Arabów. I oni tam pokazują na przykład koszulki, które noszą Izraelczycy, na których jest muzułmańska kobieta w ciąży w celowniku i jest napis jedna kula, dwa trupy. Ona opowiada, jak izraelscy żołnierze po prostu siedzą sobie gdzieś na dachu ze snajperką i strzelają do Palestyńczyków, którzy się pojawią tylko dlatego, że mogą. To jest ten poziom opresji, który ma tam miejsce. Ona o tym opowiada. I przeprowadza wywiady z młodymi Izraelczykami, którzy po prostu mówią wprost, że Żydów, Arabów trzeba po prostu wybić wszystkich. Po prostu mówią głośno o ludobójstwie, o eksterminacji Arabów. Nic nie zrobi, bo dopóki Izrael ma w poparcie Stanów Zjednoczonych, to nikt nic nie zrobi z tym. To nie. To nie jest, Izrael nie jest silnym państwem. Izrael jest tylko silny do momentu, gdy stoją za nimi Stany Zjednoczone. Gdzie gdyby Izrael stracił poparcie Stanów Zjednoczonych, to państwo upada w kilka miesięcy. Oni nie mają żadnych zasobów, nie mają żadnego przemysłu, nic. Nie ma nic. I jeszcze jedna bardzo ciekawa refleksja właśnie z tego podcastu wynikła. Taka, że musimy jakby przymrużyć troszkę oko na ich reakcje, na przykład na ataki, na obiekty wojskowe i na żołnierzy izraelskich. Dlatego, że jeśli mamy taki kraj jak Polska, czy jak Stany Zjednoczone, gdzie do wojska idą ochotnicy w tym momencie, to tak naprawdę normalny człowiek, który nigdy nie był w wojsku, nie utożsamia się z wojskiem, tak? Gdzieś tam zastrzelono polskiego żołnierza. No, smutek, spoko, ale on nie jest jednym z nas. Natomiast w Izraelu, dlatego Izrael wprowadził powszechną obowiązkową służbę wojskową dla wszystkich, zarówno dziewczyn, jak i mężczyzn, jak i kobiet, właśnie po to, żeby każdy atak, niezależnie od tego, czy atak na ludność cywilną, czy na żołnierzy, był odbierany z taką samą intensywnością. To są celowe zabiegi socjopolityczne. Atak na żołnierza w Izraelu jest równoznaczny z atakiem na ludność cywilną, dlatego że wszyscy służyli w wojsku. Wszyscy są żołnierzami.
Dlaczego Izrael ma poparcie Stanów Zjednoczonych? Ciężko mi to wytłumaczyć. Naprawdę, znaczy, poza jakimś tam biznesem, który nadal się kręci, tak? Bo jednak Żydzi nadal w całej Europie odzyskują majątki tych pieniędzy z całej jakby diaspory żydowskiej. Globalnie dużo pieniędzy jest pompowane w sam Izrael. Izrael za te pieniądze kupuje broń od Stanów Zjednoczonych. Tak? No, co dużo mówić, tak? To jest jakby jeden z powodów. Tak? Dla USA to jest biznes. Po drugie, mi się wydaje, że USA nadal ma spore wyrzuty sumienia, tak jak i reszta świata względem Holokaust, tak? Nadal te wyrzuty sumienia nadal są żywe, one są nadal podsycane. Świadomie lub nieświadomie, także przez takie akcje, jakie ostatnio odpierdolił rząd polski z tą ustawą IPN-owską. Te sentymenty holokaustowe są podgrzewane, co budzi z kolejnej strony budzi jakby to poczucie winy Europy i Stanów Zjednoczonych, czy całego świata zachodniego i tak dalej, tak? Więc to są dosyć złożone problemy i złożone sprawy. Więc nie da się jednoznacznie powiedzieć, dlaczego USA nadal popiera Izrael. Natomiast musicie zapamiętać jeszcze jedną ważną rzecz, że czym innym jest mowa o państwie Izrael i o syjanizmie, czyli o izraelskim nacjonalizmie, czym innym jest mowa o Żydach, tak, jako o plemieniu, czy o Żydach jako o wyznawcach danej religii. To są zupełnie różne kwestie. Dlatego ja czasem mówię o tym, że mówię o syjonistach, a nie o Żydach, tak. Mówimy tutaj o nacjonalizmie izraelskim, czyli o syjonizmie. Więc, ale mimo wszystko mówienie źle o Żydach jest uznawane jako antysemityzm. I niezależnie od tego, że Żyd obetnie komuś kurwa głowę, nie wolno źle mówić o Żydzie. Ale to jest cały czas pokłosie właśnie tych wyrzutów sumienia zachodniego świata odnośnie tego, co się stało podczas II wojny światowej, tak? Ale rzeczywiście, widzisz, znowu maznąłeś grubym pędzlem, natomiast mówimy o syjonistach. Mówimy o syjonistach, czyli o nacjonalistach izraelskich. To, że oni są w znakomitej większości Żydami, nie znaczy, że wszyscy Żydzi są syjonistami, są antysyjoniści. Są grupy, są stowarzyszenia, są fundacje, są całe grupy wyznaniowe Żydów, którzy nie popierają powstania państwa Izrael i nie wspierają tego izraelskiego nacjonalizmu. Tam możemy mówić syjoniści, możemy mówić po prostu izraelscy nacjonaliści. To jakby w tym momencie i w ujęciu politycznym, geopolitycznym, to jest tożsame, tak? Że się nazywa izraelskich nacjonalistów, nazywa się syjonistami. Także to nie jest tak, że wszyscy Żydzi są nacjonalistami izraelskimi. Nie wszyscy. No tak samo jakby powiedzieć, że widzimy sporą i głośną grupę polskich nacjonalistów, czyli Polacy są nacjonalistami. No nie, nie są. No. Są grupy nacjonalistów i są grupy ludzi, którzy dalece są od tego, żeby wyszedł naród nad inne, czy uważać, że naród jest ważniejszy niż wolność jednostki. Tak? Neskowie pytałeś o Avicii. Ja nigdy nie słuchałem jego muzyki. No szkoda chłopaka, no, ale z tego, co ja czytałem na jego temat, to on nigdy, on był introwertykiem, nigdy nie chciał wielkiej sławy, po prostu pokazał swój talent i stał się sławny. Nie radził sobie po prostu z tym i to też jest bardzo dużo, bardzo często jest spotykane nadal wśród ludzi, tak, którzy sobie nie radzą ze stresem, z problemami, uciekają w używki, zamiast po prostu poprosić o pomoc, tak. Czasami łatwiej jest się nachlać albo naćpać, niż poprosić kogoś o pomoc, tak. Przede wszystkim przyznać się przed całym sobą, że ma się problem. Tak, no bo on nie chciał sławy. Bo Avicii nie chciał sławy. On nie chciał po prostu.
No i z tego co wychodzi, no, że popełnił samobójstwo. Zostawił list pożegnalny. Tak, czytałem odnośnie tego akt 447, tylko że tak, no to nie, spokojnie. Amerykanie będą wspierać Żydów w restytucji wszystkie, każdego mienia, nie tylko w Polsce. To nie jest tak, że tylko chodzi tylko i wyłącznie o Polskę, tylko o całkowite mienie żydowskie. Natomiast ja uważam, że to jest bez sensu. To jest bez sensu i to moim zdaniem powinno to zostać ukrócone. Nie ma żadnej restytucji. No bo jeśli pozwolimy na to, żeby ktoś sprzed 50 czy 100 lat odzyskiwał swój majątek, to tak jak żeśmy już parę razy rozmawiali, kiedy się zatrzymać? Tak? Bo w tym momencie, że się znaleźć osoba, która 200 lat, której przodkowie 200 lat temu byli właścicielami tego, czego 100 lat wcześniej stał się właścicielem Żyd, który też mógł nieuczciwie pozyskać tą nieruchomość, tak? Więc dla mnie jest to równiopychła. To jest tak, jakbyśmy teraz mieli, jak w Stanach Zjednoczonych są ruchy, które domagają się reparacji finansowych za niewolnictwo. Tylko że nie ma już chyba dzisiaj żywego, czarnoskórego mieszkańca Ameryki, który byłby niewolnikiem. Więc komu te reparacje płacić? Potomkom, którzy nigdy nie byli niewolnikami? Dla mnie to jest wszystko, kurwa, bardzo, bardzo śliskie i moim zdaniem powinno być to globalnie rozwiązane jednym przepisem, nie wiem, ONZ czy Rady jakiejkolwiek innej, która miałaby taką moc, żeby po prostu to ukrócić. Jeśli minęło, nawet jeśli to było nieuprawnione pozbawienie majątku, jeśli w ciągu 50 ostatnich lat się nie upomniałeś, do widzenia przepada. Zwłaszcza jeśli było to zrobione zgodnie z obowiązującym ówcześnie prawem. A tak było, bo przecież nacjonalizacja mienia po II wojnie światowej była zgodna z prawem, które obowiązywało wtedy w Polsce. Tak? I minęło, nie wiem, 50-60 lat, nikt się nie upomniał i teraz czekają, aż będą mieli wsparcie Stanów Zjednoczonych, żeby to wszystko odebrać. Moim zdaniem już powinno być po ptakach. No oczywiście nie znajdzie się nikt mądry, tak? Czy odważny. Tak jak też ta akcja, którą ostatnio odpierdolił szef Nestle, tak? Że powiedział, że woda pitna powinna być prywatna. I oczywiście od razu pojawiły się głosy, że należy bojkotować produkty Nestle. Więc tak, tylko że zasiedzenie ma miejsce wtedy, kiedy nie ma zmiany właściciela. Tutaj chodzi o to, że podważany jest przepis, na podstawie której zostało wywłaszczone. Czyli oni kwestionują jakby podstawę prawną wywłaszczenia mienia żydowskiego. I że PRL, działając wbrew wszystkiemu, co było i tak dalej. Ale wracając do wody, i pojawiły się głosy, że bojkotujemy produkty Nestle. A ja mówię, okej, bojkotujcie, tylko tak naprawdę kogo dotyka taki bojkot konsumencki? Bo na pewno nie producenta. Producent taki bojkot, jeśli on przetrwa oczywiście, bo musimy mówić o tym, że taki bojkot, żeby miał sens, musiałby potrwać pół roku, żeby cokolwiek miało miejsce, bo musicie pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli bojkotujecie produkty, które kupujecie od detalisty, to w pierwszej kolejności ten bojkot dotknie właśnie tego detalistę, który nie sprzeda produktów, które kupił. I on będzie musiał w jakiś sposób coś z tymi produktami zrobić, bo nie zawsze takie produkty, na przykład spożywcze, może zwrócić do hurtowni. Przeważnie nie może. Bo on kupił po to, żeby sprzedać, a nie bierze w komis, tak? Więc pierwszą ofiarą takiego bojkotu jest sprzedawca, który nie ma nic wspólnego z producentem. W drugiej linii dopiero jest hurtownik, który bierze od producenta, czy od jeszcze innego dystrybutora, czy pośrednika towaru do swojej hurtowni, sprzedaje do detalistów. I on jest drugi dotknięty, który też nie musi mieć żadnego związku z hurtownikiem. To już teraz mówię ogólnie o bojkotach konsumenckich, które często są ogłaszane, ale tak naprawdę są kam dupy potłuc. I taki hurtownik, on powiedzmy taki, jeśli on był powszechny i rzeczywiście masowy bojkot konsumencki, odczuje powiedzmy po 2-3 tygodniach koło miesiąca. Kiedy zaczynają spływać, powiedzmy, w jakimś tam okresie przydatności produktów, zaczynają spływać kolejne zamówienia.
Po prostu detaliści przestaną zamawiać te produkty, bo one się nie sprzedają. One się nie sprzedały, leżały na półkach, trzeba je było wyrzucić. Detalista nie zamówi tych produktów więcej, więc w tym momencie dopiero po miesiącu gdzieś hurtownik w jakimś tam stopniu odczuje to, że jest jakiś bojkot. Tylko że on już te produkty od producenta kupił. On już ma w hurtowni, bo jest przygotowany na to, że te produkty pójdą do detalistów. Więc co zrobi hurtownik? On na pewno nie zwróci do producenta, bo też nie ma takiej możliwości, bo on już je kupił, zapłacił gotówką i czekają w hurtowych cenach, pewnie wynegocjowanych i tak dalej. I on te produkty, jeśli nie kupią od niego ci klienci, którzy do tej pory kupowali, to on znajdzie innych klientów. W Polsce, nie wiem, jeśli ma hurtownik koło granicy, może to sprzedać do Niemczech, na Ukrainę, whatever. Więc realnie, jeśli taki bojkot konsumencki miałby być odczuwalny dla hurtownika, to taki hurtownik po drugim miesiącu ewentualnie czuje skutki. I teraz zakładając, że hurtownicy wszyscy w Polsce kupują te produkty bezpośrednio od Nestle, co jest bardzo mało prawdopodobne, bo oni pewnie kupują to jeszcze od pośrednika, to mówimy, że Nestle odczuje to w jakimś tam niewielkim ułamku po 3-4 miesiącach. Teraz mi pokażcie jeden bojkot konsumencki, który chociażby tylko i wyłącznie pod hasłami przetrwał więcej niż 2-3 tygodnie. Bojkotujemy Tigera. Ile minęło czasu, zanim sprawa ucichła i wszystko jest w porządku? Miesiąc? Tego nawet sklepy spożywcze nie odczuły, bo ważność produktu napoju energetycznego w puszce jest dużo dłuższa niż miesiąc czasu. Więc według mnie ogłaszanie tego typu kurwa bojkotów jest debilizmem, jest kretynizmem, bo tak jak mówię, dotyka przede wszystkim detalistów, a w tym także i pracowników zatrudnionych w takim detalu. No bo jeśli oni nie sprzedadzą, nie wiem, 10% produktów, tak? 10% produktów, które sprzedawało się do tej pory, nie zostało sprzedane, to przecież nie oznacza, że właściciel takiego sklepu dopłaci do pensji i tak dalej. Nie, on po prostu zwolni ludzi, bo nie ma biznesu. Albo obniżkę zrobią cen i sprzedadzą taniej i ludzie kupią. Nie bierzcie w tym udziału, to jest bez sensu. Moim zdaniem, jeśli chodzi o wodę pitną, rozwiązaniem, które mogłoby jakby w ogóle zamknąć dyskusję, tak? No bo jeśli ktoś, kto ma w rękach, nie wiem, znakomitą część rynku spożywczego na świecie, mówi o tym, że woda pitna powinna być prywatna, to w tym momencie mi się zapala czerwona lampka i mówię, to jest moment, w którym dostęp do wody pitnej powinien być zagwarantowany w Karcie Praw Człowieka. Że woda pitna jako zasób naturalny, że jakby dostęp do wody pitnej jako zasobu naturalnego powinien być podstawowym prawem człowieka. Temat zwani. Nikt nie może tego sprywatyzować. Jak można sprywatyzować coś, co jest prawem człowieka? Dostęp do wody pitnej. Każdy, kto by taki dostęp zamknął, on był prawem człowieka. Coś musisz ten... Łamie prawa człowieka. Ktoś to ogranicza dostęp do wody pitnej. I problem jest z głowy. Nie trzeba kurwa robić debilnych bojkotów, które dotkną detalistów lokalnych, mogą dotknąć pracowników. Jeśli rzeczywiście się zaprzemy na dużą skalę, to może po paru miesiącach zauważy to producent. Tak, tylko na skopie właśnie chodzi o to, że ten debil, prezes Nestle, czy kim on tam, on powiedział, że woda pitna powinna być w prywatnych rękach. Czyli nawet jeśli byś sobie wykopał studnię, to zaraz by przyszli i powiedzieli hej, 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 ale na tym terytorium wszystkie źródła wody pitnej należą kurwa do Unilevera i musisz nam płacić. O to chodzi. Żaden bojkot konsumencki by tego nie zmienił. Bo no co z tego, że zbojkotujesz kurwa Nestle czy Unilevera czy jakiegokolwiek innego dużego producenta żywności? No ma to w dupie. Bo nawet 10 milionów konsumentów czy klientów w Polsce to jest chuj w porównaniu z tym, co oni sprzedają do Stanów Zjednoczonych, Indii czy Chin. I myślimy, że jak oni się... Dlatego mnie śmieszą takie
na takie akcje, że ktoś mówi, o, bojkot konsumencki. Nie będziemy kupować, nie wiem, ciastek, kurwa, Wawel, bo Wawel powiedział, że dupa, no. No i co z tego? Tylko, że producent, tak jak wam wytłumaczyłem, producent i tak odczuje to dopiero po 3, może 4 miesiącach. Ale żaden bojkot tak długo nie trwał. Ale z czym się zgodzisz z Jabłonowskim, że co? Nie wiem, do czego pijesz, tak z kutami myślowymi poleciałeś. Ale nie można, no po prostu... Nie, Neskobaj, to nie jest tak, że on po prostu wygłosił swoją opinię, że według niego byłoby to racjonalne, dlatego że mogłoby to być zarządzane ekonomicznie, że można było tym sterować, także tam, gdzie jest większy popyt, można bardzo niskie ceny dać i dostarczyć tą wodę i tak dalej, że samoregulujący się rynek wody, to takie pierdoły, wiecie, o co chodzi, żeby tylko położyć łapę na zasobie. To nigdy do tego nigdy nie dojdzie, bo nikt na to nie pozwoli. Natomiast reakcja środowiska, części środowiska ludzi, którzy są tacy antykorporacyjni i tak dalej, no była po prostu debilna, no. Była po prostu debilna, bo prezes Nestle coś tam powiedział, więc bojkotujemy Nestle. No to chodzi o ten debilizm, tak? Chodzi o ten debilizm tych bojkotów konsumenckich. Ale Bartek, nie, dlatego że jeśli ktoś mi mówi o tym, że coś ma miejsce i że coś będzie zrobione, a później jakiś kretyn, no zobaczcie, sytuacja na przykład z tym, że wszyscy mówią o tym, że są tak polityczne kręgi pedofili, tak? Polityczne kręgi pedofili. I że wśród polityków i władzy jest w chuj pedofili, ruchają dzieci, zabijają dzieci i tak dalej, i tak dalej. Teoria spiskowa. I w pewnym momencie pojawia się jeden pan radny gdzieś z jakiegoś miasta z Holandii, który przyznaje się do sympatyzacji, do sympatii z organizacją, która wspiera pedofilię. I media podchwycają temat, wyolbrzymiają, że to nie powiedział radny, tylko rada gminy. Za chwilę zamiast rady gminy czy rady miasta pojawia się, że to była w ogóle opinia ratusza, a skoro była to opinia ratusza, to była to opinia polityków pewnej partii, która rządzi tym miastem, a jak można powiedzieć, że była to opinia polityków danej partii, która też jest w parlamencie, to że jest to opinia wywodząca się z partii parlamentarnej. I nagle się wychodzi z tego, że jakiś idiota pierdolnie coś przed kamerami, który jest nikim gdzieś tam na samym dole, tylko a jego opinia, z jego opinii w mediach buduje się nie wiadomo jaką dramaturgię do tego, że partia w parlamencie wspiera jakąś opcję pedofilską. I tak jest też w tym przypadku. To, że prezes sobie usiadł i powiedział, to, że sobie prezes usiadł i powiedział coś, to nie znaczy, że to po pierwsze będzie miało miejsce, po drugie, że to w ogóle ma sens i że ktokolwiek w ogóle weźmie to poważnie pod uwagę. Więc też uważajcie z tym takim, nie wiem, potwierdzaniem przez takie przypadki teorii spiskowych. Że według was to jest potwierdzenie teorii spiskowej? Nie, nie jest potwierdzenie teorii spiskowej. A poza tym w każdej teorii spiskowej jest trochę prawdy, bo one się wywodzą gdzieś z faktów trochę, tak? Bo no, teorie spiskowe są zbudowane na pewnej grupie faktów, które są ze sobą bez uzasadnienia powiązane, czy są z siebie wyprowadzane i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że teorie spiskowe są w 100% fikcją itd. itp. Więc dla upartego każdy znajdzie w teorii spiskowej troszkę prawdy. I tyle. Wziąłeś mi te 3? Kurwa, wiesz, patrz już ile już jesteś na tym. Także tak to wygląda. Ale Bartek, czym innym jest reglamentacja wody pitnej, tak? No bo jeśli staje się ona zasobem, który
którego jest mało, który jeśli nadal będzie używane, który nadal będzie używane tak jak jest używane nadal, czy marnotrawione i tak dalej, to w przyszłości może być tak, że stanie się zasobem rzadkim. Tak? Może tak być. Natomiast czym innym jest reglamentacja ze względu na niedostatek, a czym innym jest prywatyzacja. Więc tutaj też żeś podciągnął jedno pod drugie troszkę, w moim odczuciu. Dobra, słuchajcie. Tak, reptylianie to w 100% fake, ale wywodzący się z mitów, tak? Więc tutaj jakby też można powiedzieć, że kulturowo wywodzi się to z jakichś tam kulturowych faktów, bo to, że istniały mity o ludziach jaszczura, jest faktem kulturowym. Natomiast to, że nie były to, nie była to rzeczywistość, tylko były to mity, to jest jakby na troszkę innym poziomie faktyczności. Także jak zacząłem mówić, tak skończę. Na dzisiaj kończymy. Kurwa. Prawie 4 godziny. Myślę, że po tak długiej przerwie to... Kurwa, już szoty przygotowane. No tak długą przerwę to fajnie wbijaliśmy. Jutro... No schowaj, nie wrzucaj, tylko dodawaj do playlisty na to. Dodawaj do playlisty na YouTubie. Ja wam wrzucę linka do tej playlisty. A ja ci tam dojedzie. Wrzuciłem wam, wrzuciłem wam link na czacie do playlisty. Do tej playlisty dodawajcie filmiki. Ja za chwilę usunę to, co dzisiaj zrobiliśmy z tej playlisty. A nie, przykro i z powrotem. I dodawajcie tam te filmy. Bez sensu jest robić 50 miejsc, teraz wrzucamy film. Więc macie link. Wrzucajcie filmy, ja nie patrzę kto, tylko patrzę, oglądamy po prostu po kolei. I tak, czy jutro będzie live? Myślę, że tak, nie wiem jeszcze o której godzinie, czy wcześniej zaczniemy, czy nieco później, zobaczymy, dam wam ciągu. Zależy, o której godzinie przyjedzie. Zobaczymy, dam wam znać, zobaczymy, o której, dealer przyjedzie. Ale jaką polską wodę, że Amerykanie mają sprzedawać Polakom? Nie, to bzdura, debilizm. Ja nic na ten temat nie słyszałem, nikt o tym nie mówi poza nim. Dobra, widzimy się jutro, na dzisiaj tyle, pamiętajcie o lewatywie z kawy i tradycyjnie wiecie co, walcie się na ryja.